Dobry wieczór, witamy was gorąco i jakże serdecznie. To jest podsumowanie roku 2023 w muzyce. Szymon Musialik, kłaniam się, a nie jestem sam, bo razem ze mną fantastyczni goście, którzy mówiąc krótko, w muzyce na co dzień siedzą. Brian Borgowski, dobry wieczór. Witam gorąco. Paul Seko, również. Witam serdecznie. Przy stole także Łukasz Kościelniak. Kłaniam się. Panowie, dobry wieczór, dotarliśmy znowu, jak to miało jak miejsce, temu, tak jest, znowu sobie będziemy gawędzili. Panowie, na początku krótkie pytanie rozgrzewkowe, rzucam w eter. Jaki to był rok, czy nie zapomnicie go nigdy, czy sobie życzycie takiego kolejnego, panie Brianie? Jaki to był rok? Powiem szczerze, porównując ten, jak rozmawialiśmy w tamtym roku, troszkę było zaskoczeń, ale jest jakiś tam niedosyt. Panie Paul. Potwierdzę jak Brian, no troszeczkę jest niedosyt i znów tych coverów. Jest sporo. I jednak wracamy, o tym będziemy znowu właśnie mówić, czy ten rok znowu... Miałem nadzieję, że będzie inaczej, no ale... Pod kątem coverami nam pykał. Łukasz, u ciebie jak ten rok, tak w najogólniejszym skrócie? Ja myślę, że bardzo spoko. Bardzo spoko. Ja lubię covery i dużo było takich odświeżeń, także... I to właśnie, panowie, czy w 2023 cały czas właśnie widzimy, że covery wiodą prym, czy może jednak był taki moment, może jakieś miesiące, może jakieś tygodnie, gdzie jakaś świeża krew się pojawiła w muzie? Ciężkie pytanie. Covery czy covery? Polseko, jak to w klubie wyglądało? Polseko, rezydent klubu Pomarańcza razem z nami, u ciebie jak? Coverowo, przebojowo, to co grało, nie wiem, rok temu, dwa, pięć, cały czas jest szpilane, czy może było taki moment, że kurczę, jest świeżość na parkiecie? No ze świeżości to tak jak rozmawialiśmy, chyba to Italo Disco tak zapada w pamięć, jest takim powiewem czegoś świeżego, nowego. Nie doszukałem się tam jeszcze żadnej melodii z jakiegoś starego utworu. Jak to więc... u nas w Polsce, gdy pojawia się słowo disco, to znaczy, że jest po prostu grubo. Tak panowie, jest. O czym my dzisiaj będziemy dyskutowali i szanowni państwo, również was witamy gorąco. Jesteśmy przede wszystkim na YouTubie, tutaj nadajemy na żywo, jesteśmy także dla was dostępni na platformie TikTok. Pozdrawiamy wszystkich, którzy z TikToka nas podglądają. Można także będzie zerkać na naszego Instagrama, z tego względu, że tam mamy dla was przygotowane tematy konkursowe. O tym także będziemy mówili, jeszcze o tym konkursie, bo fajną rzecz tutaj w ręku trzymam i ona prawdopodobnie będzie u kogoś z was po tym live, ale o szczegółach nieco później. Natomiast panowie, mamy przygotowane fantastyczne grafiki, tematy, wśród nich między innymi o tym, co było najpopularniejsze w muzyce w mijających 12 miesiącach, co było najczęściej grane w radiach, w ujęciu globalnym, naszym polskim. Pogadamy sobie o imprezach, które były, które miały być, a w końcu ich nie było. I na końcu także będzie zestawienie naszych takich top trójek, czyli tych numerów, które nam zapadły w ucho, a że my trochę w muzie siedzimy, bo są tutaj razem z nami prezenterzy radiowi, DJ eventowi, DJ klubowi i osoby, które łączą wszystkiego trochę po trochu, więc ten czas sobie razem pospędzamy. Panowie, ja myślę, że nie przedłużając, na początku mam dla was bardzo ciekawą grafikę najczęściej słuchanych utworów w Polsce. Trochę tego było i na ten temat sobie w pierwszej kolejności pogadamy. Mianowicie, proszę bardzo, mamy tą dziesiątkę, którą teraz można również zauważyć na YouTubie. Ona się pojawiła, wleciała nam na kadr główny. Przeczytajmy ją sobie tak na szybko. Taxi, Kizo, to jest numer jeden, pięć influencerek. Potem Miley Cyrus, Flowers, Daylight, David Kushner, Malibu Mata, Mori, Dawid Podsiadł, Prywatny Balcyrko, Dress Code, czyli cały label 2115, Na Okrągło, Kuban Faust i Supermoce Męskie Granie Orkiestra. Co wam się rzuca na pierwszy ogień, jak widzicie takie zestawienie. Co tutaj można wyczytać z takiego zestawienia? Co jest takim wiodącym może klimatem muzycznym? Dużo rapu. Tak, dużo rapu. Znaczy no, rapu. Kizo, jeszcze raz Kizo. No właśnie, jak możemy traktować ten rap? To jest w końcu rap, czy to jest taki disco rap? Pop rap bardziej. Pop rap. No bo wiecie, ostatnio jak mieliśmy sytuację Kizo. Raper, czy jednak mainstream, pop i tak dalej? Raper, influencer. Produkt, tak. Ale tak raper, jak... mimo wszystko rapera byście jednak zostawili. Jest tam to hasło rapera. No ale na pewno nie na pierwszym miejscu. Tak. śpiewająco. Bo wiecie, ogólnie teraz jest taka tendencja, że ludzie mówią, że na przykład Kizo to jest z dala od rapu. A gdy się pytasz, to w takim razie kto jest, jak nie Kizo, a ktoś mówi Gibbs. A to jest, wiecie, kurczę, jak Gibbs zagrał Piękny Świat, to tam tego rapu jest, wiecie. No raczej tak. Też na śpiewająco, niż bardziej na rapująco. Kizo i Taxi. Przypomnijcie, panowie, kiedy Taxi się pojawiło? Kiedy to była premiera po połowie roku, nie? Jakoś? W roku? W marcu już było. Czyli trochę wcześniej, przed wakacjami. Czyli miało trochę czasu, żeby się wdrapać na tą listę. Nie wdrapało się. Jest, słuchajcie, na pozycji numer 3 Miley Cyrus, Flowers, czyli coś, czego...
nie szło nie słyszeć w pierwszych, nie wiem, dwóch miesiącach tego roku. Tyle wersji, ile wyszło tej propozycji, to nie zliczę. Ja w ogóle myślę, że Miley Cyrus udowodniła po raz kolejny, że liczy się mocno taka autentyczność w przekazie swoich utworów, no i jak napisała ten utwór na swojego byłego męża, no to no właśnie, bo tam, to zabaglało. To był hejt dla męża, którym się rozstała na świeżo, tak. Dokładnie. Proszę bardzo, ile na hejcie można zbudować? No. Dobrego? Nie dużo wiem, dla niej na pewno, bo dużo wyświetleń. Miley Cyrus Flowers, to hulało na pewno w stacjach radiowych, to możemy potwierdzić, Brianie, jak w klubach? Się. Zdecydowanie też. Oryginal, czy dobre tam, trzeba było wersję trochę podrasować? Wersję jak najbardziej. Nie, no wersję. Dużo powstało fajnych remiksów. Tutaj myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni odnośnie tego. Kurczę, jednak myślę, że to jest taka topka, jeżeli chodzi o Miley Cyrus. Najczęściej słuchane utwory w Polsce. Mamy także Dawida Podsiadło Mori. Tu bym się zatrzymał, dosłownie na momencik, dlatego że to jest numer, który nie do końca jest ani imprezowy, ani popowy. No nie. Bardziej może liryczny, na takie nostalgia się i pojawia. I nostalgia, tak. A jednak, sam podczas premiery na czacie, praktycznie w komentarzach, często pojawiały się informacje, że to jest kawałek, który nawet nie będzie grany w radiu i nie jest szykowany do radia, a jednak. No w końcu Dawid Podsiadło i wszystko jasne. Tak. Czyli mówicie, że gdyby to była inny wokalista, miałby ciężej. Ale wydaje mi się, że tak. Tak. A oglądaliście teledysk może do tego numeru? Oglądamy. Nie. To też mogę polecić. Też magiczny bardzo. Zdecydowanie większa imersja. Jak sam tekst z piosenki to... Panowie, cyrko prywatny bal. Wiecie w ogóle, do czego nawiązuje ten numer? Dlaczego on powstał? Kogo on tam wspiera, komu on tam pomaga psychicznie bardziej że tak powiem, zakłamuje pewną rzeczywistość. Prywatny bal, zabierzmy do tańca. To jest dla tych, którzy w dobie pandemii nie mieli studniówek. Tak jest, tylko prywatny bal. No, tak jest. To jest grama, ale o tym nie wiedziałem. Dla tej społeczności też właśnie zrobiona, w ogóle cały ten refren, weźmy do tańca, tak jest. Nie było balu, to całkiem głupia sprawa, więc o to chodziło, nas tam zamknęli w domu. Teraz parafrazuję oczywiście ten tekst piosenki. Niemniej faktycznie cyrko prywatny bal mamy. No i później mamy 2115, czyli cały ten label White. BDOS. Tak jest. Mamy także Kubana i Fausta. No i mamy męskie granie orkiestra Supermoce. Jak oceniacie w skali od 1 do 10 ten numer, jeżeli chodzi o projekt męskie granie orkiestra na przestrzeni lat i w tych wcześniejszych propozycjach? Topka. Topka jednak? Stawiasz to wysoko. Tak. Odnośnie samego projektu męskie granie, no to ten utwór zdecydowanie mieści się w topce. Tak. No bo zgadzam się w 100%. Ja wam powiem szczerze, że dobrze, że te Supermoce takie wyszły, bo przypomnijcie mi, rok temu było, to był ten Kwiat Jabłoni rok temu? Z BDOS-em chyba. No tak, właśnie, BDS Kwiat Jabłoni, a dwa lata temu kojarzę. Było i ciebie też bardzo, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay, Vito Bambino szczerze, i Daria. Z tym Kwiatem Jabłoni rok temu, ja w ogóle nie pamiętam tej nuty, jak to szło. Nie. Wam powiem szczerze, jedyny numer, który nie pamiętam, jest to chyba może nie do końca trafiło w gusta, ale Supermoce wracają, no i Supermoce z Mrozem. Słuchajcie, z Mrozem, który chyba co podbija ten rok 2023? Zdecydowanie jego, tak, no, po dokładnie. Takiej dłuższej przerwie, jak go nie było nie słychać, no to teraz, i teraz rzeczywiście. Nagle i płyta, i koncertowa, tak. I koncerty halowe w przyszłym roku zapowiadane, gdzie już mamy takie wydarzenia z nim, gdzie biletów po prostu brakuje. Tam był jeszcze Igo i oczywiście Vito Bambino, który znalazł się w świetnym zestawieniu. Końcu, Supermoce. Jakby nie patrzeć, już się nie zalicza do tego hitu, raczej do One Hit Wondera, czyli Miliona Monet. Już można powiedzieć, że już odcięty grubą kreską i teraz już mówisz idzie, o Vito Bambino? Nie, o Mrozie. A, o Mrozie, okej. Myślałem, że o Vito Bambino, bo ja nie, to też nie. Wiele osób go kojarzyło jednak z Vitaminy. Tym, że... Vitaminy, ale później Stanach, ale jazz, po prostu zrobił tego fita i to po prostu poszło. Tutaj teledysk widzieliście do Supermocy? Nagrane? Powiem szczerze, że ja nawet go jak nie widziałem. Jak wszyscy tam lewitowali, samochody lewitowały tylko. i tak dalej. Supermoce grane. Najczęściej słuchane utwory w Polsce. Tu jeszcze raz tą grafikę tym, którzy oglądają nas na YouTubie, pokazujemy. No chyba bez niespodzianek, chociaż no, u mnie, jeżeli miałbym pokazać moją playlistę, byłaby inna, jeżeli chodzi o top 10, ale faktycznie Kizo, weź tą taksi i do mnie wróć. Czyli teksty na zdecydowanie aktualnych transzach. Za momencik, panowie, pogadamy sobie o najczęściej słuchanych artystkach w Polsce. Zanim sobie do tego przejdziemy, jakieś propozycje może macie? Artystki w Polsce, przypominam. Kurczę, myślę, że chyba wszyscy będziemy zgodni, że na pewno Sanach. Również ostatnimi czasy Daria. A ktoś jeszcze? Ale Daria Zawiałow, mówisz? Tak.
Kogo tam jeszcze byście widzieli w takiej topce? Zaraz sobie tą grafikę pokażemy tym, którzy nas oglądają. No mogę wam powiedzieć, że Sanach... No ja bym jeszcze, wysoko, ja bym jeszcze może ewentualnie do tego grona zaliczył Kasię Sochacką, która może aż tak nie jest jeszcze rozpoznawalna, ale gdzieś tam się próbuje przebić. Tak, ale coraz częściej o niej słychać. Może teraz w ogóle na fali całkiem nowej bajki też pójdzie do przodu, bo ona nagrała razem z Mrozem. Sokołem. Tak, jest tam tak, więcej. Arturem Rojkiem, też był Igo, też był BDOS, też była Brodka, teraz to Hula w stacjach. No Wojtek to popatrzmy. Sochu. To popatrzmy, panowie, i kto dla was tej topki dziesiątki jest dla was topem jeden, tak to sobie nazwijmy. Bardzo proszę. Mamy najczęściej słuchane artystki w Polsce. Numer jeden Sanach, dalej Taylor Swift, Lana Del Rey, Daria Zawiało, Young Leosia, buja, dalej. Znowu. Billie Eilish, Rihanna, Miley Cyrus, Bambi i Lady Gaga. Panowie, Bambi, kto to jest Bambi? Bambi to jest koleżanka od Young Leosi. Taka, okej. Protegowana wręcz bym powiedział. Na jej... No, jakby nie patrzeć, Young Leosia ją rozpromowała. Proszę bardzo. Nie miałem chyba okazji posłuchać ani innego numeru. Sam w tym samym labelu. Ja miałem okazję na żywo. Na koncercie się było od Bambi? Czy była jako support? Była z Young Leosią i... Uwaga, Polsko, musimy zrobić czy tą dygresję. Czy powiedz mi, w jaki sposób trafiłeś przypadkowo na koncert? Jak to jest trafiać przypadkowo? Akurat grałem w ten sam dzień, w tym samym miejscu i na chwilę się udałem na koncert. Okej. I jak sala? Bujało do numerów Bambi? Tak, bujało wszystkich oprócz mnie. A to czasem nie był, raczej to chyba nie był koncert, bo taki live performance odnośnie DJ-skiego seta chyba, nie? Powiedz mi, śpiewała swoje numery, czy zagrała swoje dwa i potem leciała po Znaczy kolei. Nie obrażałbym ludzi, którzy śpiewają, Okej, po prostu próbowała na autotunie. No tak. Było dobrze. Było, tak, bo teraz wytną jeszcze Polsego, będzie musiał zaraz odszkodowanie płacić za zły wizerunek. Witamy serdecznie YouTube, witamy także TikTok, jesteśmy z wami, to jest podsumowanie roku w muzyce 2023. Jesteśmy aktualnie przy temacie najczęściej słuchanych artystek w Polsce. Sanach, no cóż, wciąż Sanach. Czy to się zmieni, panowie, w najbliższym czasie? Czy jest może jakaś artystka w Polsce, która mogłaby zdetronizować Sanach? Jakbyście mieli kogoś zaproponować zamiast Sanach? Jeżeli jej jest za dużo, a głos męski, głos żeński, ale nie rapowy, to kogo byście wskazali na taką topkę jeden, która może zaatakować i zagrozić Sanach? Może ja bym nie jedną osobę, ale jakbyśmy mieli połączyć wszystkie artystki, czyli na przykład panią Marylę, panią Beatę, panią Roxy, to może by zdetronizowały Sanach, ale to by musiał być rzeczywiście jakiś event. No, akurat Roxy ostatnio z Beatą Kozidrak wypuściła. Tak. Łobuzy. Dokładnie. Panowie, Dara Zawiałów to jest siła mocna, czy raczej teraz przy wydaniu płyty to jest max, co wyśrubowała i nie będzie raczej rozkręci więcej. Się. Numer z tobą na chacie zaliczamy do dobrych sztosów na parkiety. Wkręca się, imprezy. Wkręca się. Pierwsze 10 razy nie podchodzi mi, ale po 10 spróbuję zagrać w klubie i jak się okazuje... To był dobry pomysł. Oczywiście w remiksie, ale buja, buja. Chciałem to dodać właśnie, Polsek, że u ciebie to oczywiście obowiązkowo dobry remiks musi siąść. Nie wiem, czy trochę podglądaliście, może właśnie podsłuchiwaliście, to jest lepsze słowo, nową wersję Margaret, która również wróciła z przynajmniej dwoma numerami, które bynajmniej. Bynajmniej i Tańcz Głupia. Tańcz Głupia. Więc to szło, bynajmniej to jest teraz co Hula. I ona, to jest ciekawy przypadek, bo ona zaczynała mniej więcej z muzyką, którą... Teraz kojarzymy na przykład z Darią, która ma Love Blind, Never Ending Story, nagrała te Tempo, Wasted, Thank You Very Much. To były takie zagraniczne, wiecie, popowe numery. Później zniknęła, mówiąc, że ma tego serdecznie dosyć tego świata w ogóle mainstreamowego. Co ona wtedy robiła? Taką alternatywną muzykę przez chwilę. Ona chyba jest pod jakimś innym pseudonimem, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest rzeczywiście prawidłowa informacja. I teraz chyba wiadomo, dlaczego takie koło zatoczyła, żeby wrócić po prostu z polską wersją siebie. No i zobaczymy, czy rok 2024 sprawi, że przynajmniej w takiej... Małe pytanko ode mnie, a czy podkład Margaret z tego numeru bynajmniej nie kojarzy wam się z czymś? Może wyjdę tutaj troszkę na hejtera, ale... Ja już chyba wiem, dlaczego czekajcie, pijesz. Nie mówcie, bynajmniej... Czekajcie, jak to było? Jak to szło, muszę sobie przypomnieć... Albo może widzowie może skojarzą i napiszą... podkład. Myślę, że jak Szymonowi się powie, że... Skąd zgarnęła, tak? Ten podkład? Jakaś inspiracja, tak? Inspiracja. Może nawet i więcej niż inspiracja. No powiem, myślę, że jak Szymonowi się powie, że to jest jeden z jego ulubionych artystów wraz z jeszcze jednym francusko-niemieckim, to myślę, że skojarzysz o co chodzi. A co to jest? Ale Farberem coś ten? Tak? Czy bardziej retro? Nie. Jakiś Purple? No. Disco Machine? No, coś takiego. Trochę Purple Disco Machine, ja tam Dua Lipę też słyszę. I Dua też, no. Tak. Okej, ale macie jakiś konkret, gdzie można posłuchać jakichś podobnych ścieżek dźwiękowych, gdzie to się, jakbyśmy nałożyli na siebie, to grałoby mniej więcej podobnie?
Czy to jest bardziej, mówi się o takiej inspiracji po prostu daleko, daleko idącej? No to gdzieś, myślę, to... że bardziej pod inspirację to pochodziło. Kurczę, chociaż... troszkę to zajeżdża chociaż... Don't Stop Now, tak w moim odczuciu. A, Don't Stop Me Now, a okej. Okay. Tak. No, to może być oczywiście, od Dua Lipy. Aha, okej. Okay. Tak. Już myślałem, że od tego, no, od Queen'a, więc... Queen'a w to nie mieszałem. Świętokradztwo by było niesamowite, gdybyśmy podbili pod to Queen. Panowie, Stanach, Taylor Swift, która, o dziwo, teraz u nas w Europie, nawet tutaj powiedział lokalnie w Polsce, także się pojawiła z numerem Cruel Summer. Czyli wreszcie mamy, bo rok temu była ona w zestawieniu top piątki i szczerze nie mieliśmy wiele do powiedzenia na jej temat. Ona gdzieś tam, wiadomo, Ameryka, wolna tak. Ameryka, a u nas w Polsce Taylor Swift. Chociaż czekajcie, koncert był w tym roku? Taylor Swift u nas w Polsce? Ma być chyba w tym roku, tak mi się wydaje. W nowym roku, przepraszam. No właśnie, teraz się zagubiłem, czy Taylor Swift w tym roku miała koncert u nas w Polsce, czy nie? Nie, będzie miała w nowym roku. Jeżeli TikTok wie, czy Taylor Swift była w tym roku w Polsce, dajcie znać. Ci, którzy są z nami na YouTubie, także gorąca prośba. Ja sobie także ładny podglądzik zrobię. Okej. Okay. Panowie, Rihanna, miejsce siódme, to też może warto zaznaczyć. Rihanna, która... No właśnie, Polsego, bo ty ostatnio miałeś, napiliście jeden numer z tamtego roku od niej. Pamiętasz, który ci się bardzo podobał? Nawet nam go wtedy zagrałeś, taki fragmencik. To, albo twojej żonie się podobało, tak to było chyba. Miała taki swój... Born Again? No. A w tym roku coś o Rihannie? Coś więcej? Bo powiem szczerze, ja nawet nie miałem ani jednego numeru chyba na liście od niej. Ja troszkę zauważyłem, że w tym roku próbowałem gdzieś te starsze numery od Rihanny. Jest mega boom na tej stare hiciory. Kurczę. No. Zgadzam się, ja też często przemycałem. To są We Found Love, czy... Only Girl. Tak, Only Girl. No, ale topowo. Stary S&M, no. Ale topowo. Historia. No tak mówię, u mnie dziesiątka byłaby nieco inksza, ale że tutaj źródłem naszych danych jest Spotify, to najczęściej słuchane artystki w Polsce prezentują się raz jeszcze tak jak na załączonej grafice. A jeszcze tak króciutko wejdę w słowo a propos Taylor Swift, nie wiem czy tam słyszeliście, ale została człowiekiem roku w tym roku. I miliarderką oficjalnie już. Człowiekiem roku, ale... Człowiekiem roku, według magazynu Times. Okej, ale to ogólnie na świecie. Tak, ogólnie na świecie, no. Dobre. No. Taylor Swift. I w ogóle już była tam chyba 11 razy nominowana do takich... I wreszcie, to tak jak Leonardo DiCaprio do Oscaru. Tyle lat i w końcu ma Taylor Swift. I miliarderką, Brian. Tak. Kurczę, tak, oficjalnie miliarderką. Człowiek, co niby muzykę słucha, pieniążki jednak numer jeden. Jak wyprzedaje stadiony, to się nie dziwię. Pięknie. Mamy najczęściej słuchane artystki w Polsce. Lady Gaga, Bambi, Miley Cyrus, Rihanna, Billie tutaj Eilish. Tutaj mam od Dariusza informację. Trzeci koncert na Narodowym, wakacje. Coś takiego. Taylor. No ale właśnie pytanie, to było czy nie było? Nie wiadomo. Wydaje mi się, że będzie w przyszłym roku. Dobra, to trzymamy kciuki. O tych imprezach, które w ogóle doszły, nie doszły, bo w tym roku trochę tych koncertów były, które miały być, miały przyjechać gwiazdy, miał przyjechać na początku roku Justin Bieber, odwołany koncert, miał być Sam Smith, odwołany koncert. Ja potem będę o tym jeszcze mówił, jaki koncert, który miał się odbyć dzisiaj, a go nie ma. A zagraniczna gwiazda miała się pojawić w Krakowie. O tym na pewno sobie będziemy dyskutowali. Witamy. Słucha nas YouTube. Jesteśmy w składzie następującym. Szymon Musiarik, bardzo mi miło. Brian Borgowski po mojej lewej stronie. Witam, dobry wieczór. Polseko również. Cześć, witam. I Łukasz Kościelniak. Dobry wieczór. Siemano, w takim składzie dzisiaj. Gawędzimy sobie o tym roku 2023 w Muzie. Czy to był dobry czas, czy to były dobre miesiące, czy mamy na co narzekać, czy może są numery, które zagoszczą na dłużej w naszej imprezowej playliście. O tym w najbliższych minutach będziemy mówili, bo teraz panowie, najczęściej słuchani artyści w Polsce. Mam również dla was przygotowaną taką grafikę. No i tutaj myślę, że znów będziecie mieli jeden wniosek, gdy zobaczycie sobie tą grafikę, a ona się prezentuje następująco. Mamy od dziesiątki Kizo, Dawid Podsiadło, The Weeknd, B2S, 2115, Gibbs, Oki, Mataku, Conwhite, Taco Hemingway. Panowie, wniosek pierwszy, który się nasuwa, panie Łukaszu? Mocno rapowo. Rapy. Znowu rapowo. Myślę, że tutaj zaskoczeń nie mam, patrząc po tym, co się działo ostatnio na rynku muzycznym, jeżeli chodzi o rap, hip-hop. Panowie, ale jednak, a może to jest tak, że raperzy jednak stwierdzili, że będą robili muzę typowo mainstreamową, popową, bo ich grają po prostu stacje radiowe i to nie chodzi o te główne, albo te, które zajmowały się rapem i wpuszczały na antenę takich artystów, ale od tych nawet, wiesz, lokalnych u nas w radiu, Smolasty to jest, wiesz, coś nie do pomyślenia, tak, to jest kilka lat temu. No i w sumie też taki ukłon w stronę Dody, bo jakby nie patrzeć ostatnimi czasami, ona też wspominała w różnych wywiadach, że jej przez ponad 20 lat nie grali, czy tam 15,
Pomimo tego, że ona się starała. Ona odbierała jedną z nagród w tym roku i powiedziała, że jakaś stacja radiowa, ja wiem, która, ale nie będziemy na razie mówić. Tak, że... była zbanowana, tak choćby nie grali, a teraz nagrodę jej wręczają. Tak. Sama stacja wręczyła jej nagrodę. No i od tej pory właśnie ją grają. I proszę bardzo, ona sobie też trochę wyprosiła. A propos Dody, której właśnie nie było w zestawieniu wtedy, jak mówiliśmy o najczęściej słuchanym. Można ją dopisać tam, jak najbardziej. A myślę spokojnie, bo teraz album Aquaria, która cały czas trasa panuje. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio popularny TikTok był, gdzie ona robiła koncert i ma tam w pewnym momencie koncertu taki swój charakterystyczny moment, gdzie rozciąga parasol i ma właśnie, scenografia jest tak przygotowana, że ma woda po prostu spadać na ten parasol. I nie spadała. I Doda była mega obrażona. Ale to było widać w tych oczach, nie chciałbym być na miejscu tego realizatora efektów specjalnych, który nie wiem, gdzieś coś mu się zablokowało, więc totalnie no, przypał mocny. Panowie, najczęściej słuchani artyści w Polsce: Taco, Hemingway, White, Kukon, Mata, Oki, Gibbs, Bedo S, tak naprawdę z tego świata oprócz nich popowo The Weeknd i Dawid Podsiadło, które notabene znowu płytka fajna wleciała, znowu fajne numery, znowu takie tytuły jak Wirus, jak Tazosy, no to są, skąd on takie pomysły bierze? Diable. I czy mu się to skończy? Dawid Podsiadło, fenomen, panie Łukaszu, znowu ten rok zdecydowanie? Tak, zdecydowanie, no. Myślę, że jak najbardziej. Cały czas do przodu i Stadion Narodowy też sprzedał w tym roku. Znowu właśnie. I znowu razem w Stanach, nie? 80 tysięcy widzów? 80? Właśnie to by trzeba było też sprawdzić, ile dokładnie było. Patrząc po tej scenie, która była zrobiona na środku, to 80 tysięcy bodajże, czyli cały stadion. To jest niesamowita sprawa. To co na drugim miejscu trzeba byłoby po... Jeszcze nawet dał dodatkowy termin, jak dobrze pamiętam, w nowym roku. Jeszcze. Ze stadionowych u nas w Polsce to co? Dawid Podsiadło i Sanach, i Sanach. Mam tylko gorącą nadzieję, że Dawid nie zabierze się za spożywkę. No właśnie, ta reklama, słuchajcie, reklama Sanach z parówkami, to było, czekajcie, z Żabki, z Biedronki? Z Żabki. Ananas, szynka, mozzarella. No, słuchajcie, przy Makłowiczu to jeszcze pasowało, bo gdzieś te podobne tematyka jedzenia, no tak, kulinaria i tak dalej, ale Sanach, no zdziwko. No, ja sobie zadaję tylko pytanie, po co? A to nie była jakaś może kampania promocyjna, jakieś wydarzenia od niej? Nie było coś związanego szerzej z tymi parówkami? Że ona, bo to były hot dogi, nie parówki, to hot dogi. Nie, to były jakieś kanapki, sałatki. Milka róży i tak dalej. A przypomnijcie mi, to była ta reklama, gdzie ona była w tym takim food trucku choćby i wydawała te... Nie, to była promocja płyty chyba. To była promocja płyty, tak, ona w Chorzowie, bo ona po całej Polsce wtedy jeździła i hot dogi wydawała. Okej, a teraz ma swoje kanapki. Teraz po prostu wydała sałatkę. A jedliście kanapki z Sanach? Nie. Nie miałem okazji. Słuchałem troszeczkę recenzji, no i nie zachęcają. Patrząc jaka cena, to nie wiem, czy bym zjadł. A ona bardziej w sklepach te kanapki, czy na stacjach benzynowych też? Nie, no Żabka, to Żabka, typowo to jest Żabka. Okej, to czekajcie, co się wyrobimy, to zapraszamy was tutaj obecnych i Krzysia z naszego wozu transmisyjnego, którego pozdrawiamy, witamy. Krzysiu jako jedyny niewidoczny na tym live'ie, lądba od strony technicznej, żeby wszystko się zgadzało. Panowie, zerkamy raz jeszcze, najczęściej słuchani artyści w Polsce, Taco, Hemingway, White, Kukon, Mata, Oki, Gibbs, BTS, czyli idziemy sobie rapowo. Następnie mamy The Weeknd, Dawid Podsiadło, Kizo. Panowie, The Weeknd, szybkie pytanie do was, teraz mi przyszło na myśl. Mianowicie on miał ten słynny koncert w Polsce, gdzie sprzedawał bilety za sceną główną, że kto kupił bilet, mógł tylko przyjść i posłuchać. Tak. za sceną. Więc i bilety się rozeszły tak samo w kilka sekund. Panowie, poszlibyście na taki koncert, gdzie załóżmy macie stówkę taniej, ale nie widzicie za bardzo nic. To wolałbym zaoszczędzić i posłuchać sobie potem tego na YouTube, bo ludzie już są tak się wydzwonili, że już nagrywają praktycznie całe koncerty, można je oglądać. Ale myślicie, że z czego to wynikało, że ludzie wykupili te bilety? Bo taniej, czy taka gwiazda i mimo to chcieli ją posłuchać, zobaczyć sam? Gwiazda i jacyś może psychofani, tak bym powiedział. Kurczę, ale iść na koncert... No może The Weeknd, nie wiem jak u niego, bo nie byłem szczerze na koncercie The Weeknda i nie wiem, czy on ma jakieś efekty specjalne, bo załóżmy, idąc na takiego, może nie jest to do końca współmierne, ale na koncert Skutera, dajmy na to, to on ma tyle efektów specjalnych, tyle ognia, tyle, fleszy, tyle dymu, że nie widzieć tego, to jest minimum 20%. Może nie przesadzaj, może aż takich efektów to on nie miał, ale miał. Ale to, że skuter? Tak. No panie, ja byłem w spotku na skuterze. Byliśmy. No to panie, no to przecież... jak Brian Skutera, to ty szanuj. Ja skutera jak najbardziej szanuję, tylko bardziej chodzi mi o efekty. Ja dzwonię. No wiadomo, że to nie są efekty na... Dzwonię do Baxtera, żeby cię zbanował. Wiadomo, że to nie są efekty na pograniczu Ultra Music Festivalu, no ale zawsze coś. Ale konkretnie mamy najczęściej słuchanych artystów w Polsce. Za momencik, panowie, kolejny temat się pojawi ważny, ale uwaga, my w tematach konkursowych teraz się do was zgłaszamy, bo obiecaliśmy, że taki fajny konkurs sobie z wami zrobimy. Trzymam w ręku, teraz mamy fajne zbliżenie na mnie. Mamy grę planszową, imprezową, którą będzie można zgarnąć po tym live'ie. Hits
Hister się nazywa, czyli muzyczna gra z samymi hitami. Hister. Tak, hitster. Może ktoś usłyszał, że hipster. Ale... Hitster, tak jest. Co trzeba zrobić u nas na naszych Instagramach, zarówno u Łukasza, u Polaseku, Briana, jak i u mnie jest wspólny, współtworzony post, gdzie czekamy na wasze propozycje. Uwaga, numeru numer jeden 2023 roku, który wami bujał najbardziej, tylko nie piszcie Stachurski typ niepokorny. Mówimy o typowych premierach tego roku 2023 i te osoby, które tam pod tym postem wypiszą swoją propozycję, będziemy później fajnie nagradzali taką oto gierką, czyli Hitster, imprezowa gra, gdzie losujemy sobie karty, następnie tworzymy oś sieci i chodzi o to, że wygrywa ta osoba, która wie, w którym roku na osi czasu dany przebój powstał. Bardzo ciekawa, interesująca gierka. Może po live sobie jedno pudełko odpakujemy i zagramy wspólnie. To teraz może tematy bardziej zbliżone, panie Brianie, do nas, jako że na tej antenie jesteśmy, nie ma co ukrywać. W radiu mamy najczęściej grane numery właśnie w stacjach radiowych i tutaj nie ukrywam, posiliłem się stacjami, które faktycznie grają popowo, grają mainstreamowo, grają to, co się po prostu sprzedaje. Źródłem RMF, RMF Max, Radio SK, Radio Piekary i wedle tego zestawienia numerów, które były grane najczęściej. Bardzo proszę. Mamy na miejscu 10 Cyrko Prywatny Bal, o tym już rozmawialiśmy. Całkiem niezły numer. James Blunt, Beside You. Tak, Kelvin Harris, Ellie Goulding, Miracle. No właśnie, panowie, co to się porobiło? Taki trend wchodzi? To jest coś, co jest trance, to jest bardziej taki eurodance. Eurodance, ale ludzie gdzieś tam te typowe, wiecie, bicie takie elektroniczne, trochę lata, wiecie, 90. Nie, pod trance bym tego na pewno nie zaliczył. To jest taki bardziej eurodance, który kiedyś był, wiadomo, w tych latach 80., 90., czy tam tych nawet 2000 bardzo na topie. No i teraz... Was, panowie, w ogóle Miracle siadło? U ciebie, Paul? Szczerze nie próbowałem. Trochę to tempo, musiałbym znaleźć jakiś odpowiedni remix, który by to tempo troszeczkę... Łukasz, jak zmiksować bit 80 tempo z 128? Nie, na pół. Samo tempo to jest 140. Samo właśnie tempo o tym mówię, propozycji. Ciężko do tego trochę zatańczyć tempo. Później. No właśnie. Ale mówicie, że to jest tendencja, bo później nie ma co ukrywać. Brian, ty na pewno będziesz wiedział, że po tym numerze, który wypuścił Kelvin Harris, no było trochę szumu, że to jest zupełnie co innego. Tak. Bo wiecie, ludzie się domagali, że wszystko odgrzewane kotlety, jedno, a ta sama nuta. I nagle wchodzi Kelvin Harris z Ellie Goulding, robią Miracle i następuje taki cykl wielki numerów, boom, tak. który był nagrany. Był teraz DNA, też sobie nagrał, teraz to był tytuł albo wykonawca, teraz nie pamiętam. To teraz był ja na świeżo. Mm-hmm. Było więcej tych numerów, które później wam na Instagrama podrzucimy, które w tym podobnym tonie sobie szpilały. Zresztą Desire, to był chyba numer teraz Kina Harrisa II. Też Desire, ja też go też czekałem tonie. Właśnie na pełną wersję, jak już usłyszałem na Ushuaia na Ibizie ten utwór właśnie, jak Kelvin Harris go pierwszy raz zagrał. To Kiedy byłeś w Ushuaia na Ibizie? Internetowy. Picobello, już myślałem. Idziemy dalej. Nie. Margaret, tańcz głupia. O tym mówiliśmy. Margaret faktycznie tutaj robi robotę. Daria Zawiało z tobą na chacie. Również jako top 10 najczęściej granych numerów w radiu. Oskar Cyms na niebie, który także rozpycha się też całkiem ciekawie. Się już, chłopak, dobry człowiek. Się. Myślę, że tempo ma zawrotne w wydawaniu swoich numerów. Ciekawe odkrycie, ciekawy głos. Myślę, że może namieszać. Kurczę, trzymam za niego kciuki. Coś na zasadzie Ignacego, który też gdzieś tam się przebija, ale jeszcze robi, nie jest tak jak Oskar, ale będzie o nim na pewno głośno. Oskar na niebie, a mi chodzi po głowie jego jeden numer, który, czekajcie, mi siadł... Gramy go chyba nawet w radiu u nas. Tak, brak mi ciebie. To jeszcze coś było. Parcie uciekło mi teraz, ale to sobie przypomnę. Męskie granie supermoce są z nami na miejscu czwartym. No i teraz top trójka, panowie. The Colors, Italo Disco, Miley Cyrus, Flowers, Smolasty, Doda, Nim zajdzie słońce. Panowie, no na pewno najciężej miało chyba The Colors, Italo Disco, bo wyszło kiedy? W wakacje? Mniej więcej? No na pewno później niż te wszystkie... Chociaż nie, Nim zajdzie słońce wyszło już później niż Italo Disco. Jeszcze później, okej. Miley Cyrus na pewno najwcześniej, Italo Disco potem i na koniec Smolasty z Dodo. Nie, no w ogóle styczeń, kwiecień to chyba tylko było Flowers grane. Tak, Italo Disco. Tak. Czy Italo Disco pojawi się także w naszych propozycjach, bo nie ukrywamy, później na końcu podrzucimy wam naszą topkę, top 3 numerów, które nam bardzo, bardzo siadły, więc o tym na końcu także sobie będziemy dyskutować. Miley Cyrus, Flowers, Smolasta, Doda, Nim zajdzie słońce. Panowie, jak w ogóle połączenie Smolasty, Doda, to siadło? To było coś, co was zaskoczyło?
czy na początku w ogóle jadło się to przyjemnie, czy było takie, czy było się przekonać, że Smolasty doda dwa inne totalnie światy i nagle oni razem na scenie, Łukaszu? Moim zdaniem to dlatego, że to były dwa różne światy, dlatego się to tak dobrze przyjęło. Było kontrowersyjnie, każdy chciał tego posłuchać i wydaje mi się, że utwór melodyjnie wpadł w ucho słuchaczom i w moim odczuciu jest okej, jak najbardziej. U ciebie, Paul, była jakaś wersja dance'owo-klubowa na parkiety, czy było to trochę... Nie, szczerze, tego numeru akurat nie próbowałem nawet w remiksach, jeszcze. Bo jakoś osobiście... Wiem, czy może wychodzę w dzisiejszej rozmowie trochę na hejtera, ale no nie wiem, ten numer szczerze nie przypadł mi do gustu. Jest słuchalny, ludzie go lubią, ale nie wiem, jakoś... Zaraz zapytam Brian, ale ja akurat wam powiem, chyba nie umiem wskazać jakiegoś remiksu, który był faktycznie taki... Ja już mam, bo ja często na Hello Party go gram, także się mogę wypowiedzieć, to jest Fairplay, jeżeli dobrze pamiętam. Ostatnio też rozchwytywany. A, to ten remikser, to te zawsze dzwoneczki tam w tyłu, gdzie zawsze... Tak, dokładnie, tempo 140, 138 i bujamy, nie? Disco dance, takie będzie fajnie, żeby to zagrało. Najczęściej ale wydaje mi się, że potrzebowaliśmy takiego duetu w końcu, żeby tak troszeczkę się wybić. Coś innego. No wiecie, polska muza, która widzicie, daje radę. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może jesteśmy starsi, czy nie, ale często się mówiło kiedyś, że polska muzyka w radiu to jest, wiecie, to trochę taka beznadzieja, a ostatnie lata naprawdę, kurczę, dobre kawałki wychodzą. Tak. Mamy tą Sanach, mamy Dawida Podsiadło, mamy Darę Zawiałow, mamy Margaret, mamy Dawida Kwiatkowskiego, Oskara Cymsa, Ignacego, tego można mnożyć i później w koniec końców tak Smolasty jeszcze wracając do Smolastego i Dody, tak mi się wydaje, że Smolasty tak troszeczkę zrobił uśmiech w stronę Doroty, żeby też dać troszeczkę tej pewności siebie odnośnie tej muzyki, tej trasy koncertowej, którą ostatnio miała, no żeby już słuchacze o niej usłyszeli. No ja tak, w ogóle Doda, wiecie, czy ona zgubiła pewność siebie, to jest właśnie dobre pytanie, bo ona ostatnio w Polsacie swój program miała, jak się tam tak, przygotowuje. Tak. Chodzi bardziej o tą muzyczną, bo może nie miała tego pomysłu na siebie. Już teraz, czy ten remix od Gromiego, który wykonał dla Dody, też im może dał te skrzydła i zauważała, że można jednak z tymi artystami innymi troszeczkę tam podziałać i udało się. Smolasty Doda, Nim zajdzie słońce, to numer jeden, jeżeli chodzi o najczęściej grane numery w radiu w roku 2023. Oczywiście mamy jeszcze kilka dni grudnia, natomiast to gdzieś tam sobie ucinamy, bo nie wiem, czy jeszcze coś w końcówce roku może namieszać. Jest jakiś numer, który teraz tak na świeżo wyszedł. No, Dua Lipa, Houdini, ale ja myślę, że to jest już za późno, żeby gdzieś tam się wdrapać na szczyty list, chociaż dobry numer, jakby. Za oceanem jak najbardziej, myślę, czy też w Anglii, czy w innych częściach świata na pewno, ale nie wiadomo, jak to w Polsce będzie wyglądać. Ale tam w Ameryce już... Te Houdini mówisz. Coś tam, no coś o mnie, tam. Cieszę się, że ten numer Brian często mówił Houdini, nie wierzę jak i tak dalej. Więc to ja bym o sobie tak powiedział. No u mnie przekornie oczywiście, tak. Najczęściej grane numery w radiu. Mamy takie pół na pół, widzę. Mamy trochę kobiet, mamy trochę panów i mamy kilka też większych grup jak The Colors czy męskie granie orkiestra. Za momencik przejdziemy sobie do kolejnego ważnego tematu. Przypominamy także o naszej akcji Instagramowej, gdzie na naszych kontach jest fajny, szybki konkursik, gdzie rozdajemy taką oto fajną planszową grę, w którą można w długie zimowe wieczory pograć. Hitster, gdzie oczywiście sprawdzacie swoją muzyczną wiedzę, a także taką orientację, w którym roku dane przeboje wyszły, kto jest najbardziej zorientowany, wygrywa, bawi się to za pomocą aplikacji, która odtwarza muzykę, więc jest całkiem nieźle. Co trzeba zrobić na naszych profilach, bo mamy współtworzony jeden post, wpisujecie swój hit roku 2023, czyli numer, który siedzi wam po prostu najbardziej i okazał się takim top of the top. Panowie, było coś z radia, może taka bardziej domena mnie i Briana, to teraz coś zdecydowanie dla panów, którzy są tutaj bardziej po mojej lewej stronie, jest Paul Seko, jest Łukasz Kościelniak. Tak, mam dla was grafikę, która przedstawia, słuchajcie, top 100 DJ-ów według magazynu DJ Mag i tutaj proszę bardzo, co się tutaj dzieje? Mamy Vintage Culture. Tak jest, mamy Peggy Gou, mamy Stevie'ego Aokiego, Afrojack, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Alok, Martin Garrix, Dimitri Vegas, Like Mike, a także David Guetta. Panowie, może pierwsza trójka? Coś byście pozmieniali, panie Łukaszu? No widzisz, jednak covery działają. David Guetta, pierwsze miejsce. W ogóle David Guetta coś wypuścił takiego ostatnio typowo swojego? Tak. Co tam było ostatnio takiego w tym roku? On masę tych czy remiksów, czy tych swoich. A nie, bo remiksów tak, on wiesz, jest to wypuszczone numery, to jest pierwszy David Guetta, nie? Miał, ale swój autorski, no właśnie, bo teraz ostatnio jest We Are Young, tak? Gubiłem ty
tytuł. Chodzi o skuterze, The Logical tak, tak, Song. Tak, tak. No to wiecie, to tak typowo nie jest jego, no znowu nie ma. No tak, ma, te, tak. ma te sample gdzieś. One in a Million z Bebel Rexon to na pewno, no już tak skocznie zaczął troszeczkę tą końcówkę roku. Ktoś tutaj z zaskoczeniem dla ciebie, Polseko, na tej top 10? Kogoś tutaj widzisz, że... Ja mam zaskoczenie. Jakim cudem on się tu pojawił w ogóle? No nie wiem, dla mnie Martin Garrix. Czy to jest top 3? Szczerze, ciężko oceniać. Ostatnio próbuję tak samo do mainstreamu się dostać. Wypuścił chyba numer Real Love. Tak, też gram często. To buja. No ale jak go oceniacie? Ja wam powiem szczerze, że ja się nie wypowiem, bo ja nie w ogóle ja go znam bardziej cały czas. U mnie on jest Tsunami. Równoznaczny Animal. Ze sceną EDM po prostu. No tak. Martin Garrix i szczerze, jeżeli ktoś był w jakimś środowisku i teraz zaczyna trochę lawirować, to u mnie trochę się to rozmazuje i się gubi po prostu obszaru zainteresowania. Panowie, numer 4. Tu bym się zastanowił, bo Alok podobno zrobił konkretną robotę na Tomorrowlandzie w tym roku. Nie wiem, czy zgadza się. Jeden z moich ulubionych setów. I słuchałem go nie może milion razy, ale bardzo, bardzo dużo i cieszę się, że jest tak wysoko. Alok, zasługuje jak najbardziej. Ja powiem szczerze, że jeszcze nie miałem okazji posłuchać, muszę to koniecznie nadrobić sobie to, czyli mówisz warto, super. Oddechy do dechy. Super. To już wiem, dlaczego chyba tutaj nie ma pana Jamesa Hype'a, który na tym Tomorrowlandzie był i ta słynna scena, gdzie powiedział, obraził to jest wszystko shit, cały sprzęt, który tam jest, a mój nie działa, to jest wszystko shit i go nie ma w tej DJ top setce. Brian, ty chciałeś dodać, że jest dla ciebie jakieś zaskoczenie na tej top 10? Jak zawsze, co roku Dimitri Vegas like Mike. Nie wiem, jakim cudem oni się tam znajdują, jeżeli chodzi o top 3 zawsze, bo oni zawsze w tej top trójce są. Myślę, że zasługują na te miejsce od 15-20, może ale nie. Abonament mają jakiś specjalny. Prawie co oni teraz grają w ogóle? Gdzie oni teraz są? Jakbyś miał taką mość czasu, co oni teraz robią? Jaki oni są gatunek? Gdzie byś ich wrzucił? Do jakiego worka byś ich rzucił? Szczerze, myślę, że też bardziej po taką już komercję, bo już zaczęli robić też różne remiksy, jakieś autorskie propozycje. Właśnie ze Steve'em Aokiem chyba ostatnio też mi się coś obiło uszy. Z Davidem Guettą chyba też parę jakichś numerów zrobili. Ale... W tamtym roku śmialiśmy się, że zrobili też Latino. Tak, było. Tak, mogliście mi tego nie przypomnieć. Darek tutaj pisze, że Alok Jungle, tak, zgadza się, też gram często z The Chainsmokers, jeżeli dobrze pamiętam. To chyba się Fuentes nazywało wtedy, jak oni wydali to Coco Jumbo. Bo to nie nazywał się Coco Jumbo, like Mike. Tak, Dimitri tak, Vegas, tak, chyba tak. Fuentes. Nikt się nie skapnie. Armin van Buuren, no trochę muzyki wiadomo, u niego Timmy Trumpet, oczywiście swoje show. Do tego mamy Peggy Gu, nieodżałowana, która w tym roku miała pojawić się w Polsce, ale niestety nas to osiągnęło. Panowie, tak mówiąc trochę z pamięci, ale poza setką, słuchajcie, miejsca chyba tam 200 ileś, 314, Purple Disco Machine, Meduza, ktoś, kto w tamtym roku wiódł prym, oni są bardzo daleko. Ciekawe, z czego to wynika, że... W ogóle kto głosuje? Orientujecie się na tych DJ-ów w top setce DJ Mag? Myślę, że wszyscy. Ale każdy może, bo tam było... Tak, każdy może. Ale u nas nie jest to tak jakoś mocno rozpromowane. Mm. Nawet to ten polski ranking nie jest jakoś super dobrze rozpromowany. To trzeba przyznać. No, na pewno nie ma, wiecie, na pewno nie ma jakiejś takiej kapituły, która chyba gdzieś tam przydziela może, wiecie, jakieś stacje radiowe na przykład, nie? Tak. Prezenterzy myślę, że mieliby coś do powiedzenia. Na pewno DJ klubowi z każdego choćby po jednego przedstawiciela brać, nie? Do głosów. To by, myślę, miało większe znaczenie. No, a tutaj proszę bardzo, David Guetta od kilku dobrych lat. Chociaż on ostatnio chyba był drugi. Ale pamiętam. Wydaje mi się, że należało mu się po tym, jak już zaczął robić te wszystkie projekty, czy też zawsze mi wyjdzie z głowy, z tym młodym producentem. Hypeton, dokładnie. Tak. Znaczy to ja to odbieram raczej, że on robi, a Guetta się podpisuje trochę. Chociaż no może być z tego coś, kolebka jakaś prawdy bo w tym. Z tego, no bo... co kojarzę, ten numer Rhythm of the Night, nie? Najpierw wyświetlał mi się często u niego, a później nagle się okazało, że to Guetta jednak... Ale tak jak mówisz, patrząc na to, jak też on koncertuje, sam David Guetta, to ja też się czasem zastanawiam, jak on ma w ogóle czas na produkcję czegokolwiek. Właśnie nie ma i podpisuje. Może coś tam też tak trochę pod publikę, bo czasem na tych na YouTubach czy na Facebookach. Na storkach pokazuje jak produkuje, tworzy. Tak, dokładnie, jak tworzy. I właśnie kwestia tego, czy to rzeczywiście jest... z tą produkcją jego rzeczywiście. A ja też się zastanawiam, czy może takie publikowanie takich zestawień, jak załóżmy top setka, to nie jest taki opóźniony trochę zapłon, bo załóżmy, no może abstrahując od tego, czy to jest dobre, czy nie, ale na przykład w tym roku
no mega aktywny DJ Tiesto, który wypuszczał oczywiście bardziej mainstreamowo, ja się zgodzę, ale tyle kawałków, które umówmy się, no trochę posiadały, bo był chociażby ten Buff Brian, który u nas jest w radiu akurat często, gęsto grany. Trochę tych numerów miał. Tiesto to jest Lay Low też z początku roku, dobrze tak, pamiętam? Tiesto, tak, Tiesto, dokładnie. No to kurczę, no to tak. Popatrzcie, nie? Więc mamy DJ-ów, którzy... Właśnie, Tiesto mi tu brakuje. No zdecydowanie. W sumie, no tak, tak. Jest więcej tych numerów. To ja bym tutaj wysunął z tego rankingu Steve'a Aokiego i wrzuciłbym tam Tiesto. No bo on akurat ten rok, oczywiście zaraz mogą się odezwać. I dałbym Tiesto na drugie, a Dimitri Vegas i Like Mike'a dałbym na ósme miejsce. Dimitri Vegas. Ale zwróć uwagę, że Tiesto nie rzuca tortami. To może to tak. No właśnie, to jest znak rozpoznawczy Steve'ego Aokiego, nie? To panowie, co może jakiś mały zakładzik, że za rok w Trop Trójce Dimitri Vegas, Like Mike. Ktoś jest przeciw? Będzie. Ja myślę, że będzie. Może spadnie na trzecie miejsce, ale... Coś tak przeczuwam, że będzie Getta... Być może Tiesto, zależy jak wystartuje w tym nowym 2024 roku, ale Getta na pewno, Dimitri Vegas, Like Mike, trójeczka, a jak reszta będzie. Myślę, że podobnie jak w tym roku, chociaż może być tak, że Vintage Culture opuści, Peggy Gou też mi się tak wydaje, bo nie ma szans, żeby przebiła tym utworem, który zrobiła, no, że tak powiem, wiadomo. Osobiście to Timmy Trumpet mógłby być wyżej, to tak z mojego serduszka. Myślę, prawda, że też plus jeden. No u mnie na pewno Tiesto i Purple Disco Machine, osoby, których mi tutaj brakuje i to mega szkoda. Tak, dokładnie. Ale może za rok będziemy głosowali, to będziemy bardziej w temacie. Jesteśmy z wami na YouTubie, jesteśmy z wami na TikToku, gonimy, bo tematów także sporo do obgadania. Najczęściej słuchane utwory na świecie. Wiecie, panowie, było w Polsce, w polskich stacjach radiowych, to teraz czym żyje świat, panowie, czym żyje świat? Zaraz sobie taką ściągę fajną zrobimy, czy to są numery, które do nas też dotarły, bo wiadomo, my Europa, my Polska, mówiąc krótko, a tutaj na liście najczęściej słuchanych utworów i to w ujęciu globalnym mamy oczywiście... O, proszę bardzo, na jedynce Miley Cyrus Flower, czyli odzwierciedlenie naszych. Shaquille Bill u nas co? Chyba mniej? Pierwsze słyszę. No, u nas nie chyba wiem. Zdecydowanie mniej. Nie, chyba nie. Harry Styles numer 3, As It Was, to się zgadza. Radiowo na pewno, nie wiem jak eventowo, Łukaszu. Mm-hmm. Coś tam starego Stylesa było, czy raczej to jest taki... Wiesz co, ja raczej nie. Zostawiamy to po prostu mainstream radiowy. Tak, dokładnie. Jungkook Latos. Jungkook. Jungkook to jest człowiek z ekipy BTS. A, faktycznie, o Jezus, faktycznie. Solowe projekty. Ale mi teraz uciekło, czytam i powiem ci, no jasne, że tak. Co ja to teraz wymyśliłem najlepszego? No oczywiście, że tak. Później mamy Eslabon Armado, Ella Baila Sola, to pewnie... Też nie słyszałem. Idą zakładać w Meksyku, albo Kolumbia. Albo Kolumbia. Chociaż widzicie, Kolumbia powoli do nas coraz bardziej dociera, abstrahując od tego, co my sobie gadamy ostatnio. Maluma. Ostatnio w Kolumbii. Maluma Shakira. Kolumbia była w Tychach, nie wiem, czy słyszeliście o handlu różnymi... Banany? Używkami. I się tam pociachali trochę w Tychach. I z Kolumbii wszyscy byli w czterech, już zostali deportowani, także pozamiatane. Numer 6 Taylor Swift, Cruel Summer, o tym mówiłem, patrzcie notabene, kilka minut temu, że to jest taki numer, który Taylor Swift tutaj na nasz europejski rynek muzyczny, radiowy również przyprowadził. Metro Boomin, The Weeknd, Creepin, to jest chyba numer, który chyba też się przewijał u nas na pewno w stacjach radiowych. Tak. To na pewno. Mamy też Rema. Cover tego hitu. Przypomnisz, kto tam w oryginale? Kurczę, teraz nie dam sobie głowy. Znajdziemy wiem, sobie ale... i na Instagramie potem wam powrócimy. I don't wanna know. Rema Selena Gomez, Calm Down. To jest numer... Calm down. Rema też odkrycie, jak to jest tak jak Jeruzalema, czy na tą nutę mniej więcej? Coś takiego. Afrykański rytm. A to właśnie, to co? Kubana, rozumiem? Szalała. Szaleje do tej pory. Znaczy, Polsek ogólnie musi wiedzieć, że jak gra na Kubanie, to nie widzi, że Barget się bawi, bo jest kilka pań przed nim i to nie widać, co tam jest dalej. Ja rozumiem. Bizrap Shakira, a to nie było w tamtym roku? To gdzieś nie bujało? Diz na pana Piqué. No to chyba z tamtego roku jeszcze, proszę bardzo. Tak. A Brian się cieszy jako fan Realu. Z Dizem na pana Piqué propozycja. No. A ostatnio się podobno z Ramosem pokazała na jakiejś gali, tam odbierała nagrodę. Tak. Niby w parze, niby kolejna szpilka w meta. Nigdzie wie, o co chodzi. Więc załatwione. I Taylor Swift Antihero to już chyba nie do końca. Bardzo fajny remix Kungsa, polecam, jeżeli ktoś jeszcze. Tego numeru? Tak. Taylor Swift? Tak. W ogóle Kungs w tym roku tego nie ma chyba w żadnym zestawieniu, bo świeżynka Need a Hit. Nie wiem, czy usłyszeliście, Kungs wypuścił, ale teraz petarda w grudniu wypuścił. Chyba rozmawialiśmy o tym. Po prostu, ale to typowy Kungsik, coś, co będzie przepięknie. Może będzie chwila, to później wam to króciutko zagramy. Najczęściej słuchane utwory na świecie, Miley Cyrus, Shahar Styles, Jungkook, Eslabon Armado. To trzeba, po live musimy to sprawdzić, panowie. Posłuchamy, pobujamy się do tego i sprawdzimy, jak to ładnie nam buja w głośnikach. To jest podsumowanie roku w muzyce, roku 2024.
2023. Nasz skład muzyczno-dj-sko-prezenterski jest razem z wami. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy także na TikToku. Pozdrawiamy tych, którzy są tam z nami. Pozdrawiamy. Pozdrawionka my również. YouTube i TikTok jesteśmy z wami. Jesteśmy także na Instagramie. Przypominamy o fajnym gadżecie, który dzisiaj do kogoś z was trafi. To jest gierka planszowa na fajne zimowe wieczory z ekipą, gdy przyjadą do was na święcia kuzyni, rodzina i będzie trzeba coś zrobić, to zaproponujecie grę, gdzie trzeba muzyczną wiedzą się wykazać. Hitster, dobra propozycja na zimowe, długie wieczory. Panowie, najczęściej słuchani artyści na świecie, za momencik do nich sobie przechodzimy i tutaj już raczej bym wam wskazał, że znani i lubiani, czyli... Znowu. To będzie, myślę, kategoria, którą po prostu pokażemy i może przejdziemy dalej, bo ona niewiele nam powie, czyli Taylor Swift, jasne, ale później już typowo znowu Ameryka, Bad Bunny, Drake, Peso Pluma i Karol G, Lana Del Rey, to już może bardziej takie gdzieś tam tematy. Też powróciła po dłuższym czasie. Natomiast ten Drake, Peso Pluma, chociaż nie ma co ukrywać, jakbyś do YouTube'a sobie wpisał. Nie, no Drake jak najbardziej, to nie ma co... 200 milionów to chyba nie schodzi niżej każdego numer, więc to tam jest klikalność. Ale zaskoczeniem dla mnie numer 5 i 6, to nie wiem jak ty to żeś... Peso Pluma, to znowu bym poszedł, znowu jakieś takie... Czy to jest ktoś? To jest jedna osoba, jedna persona, czy to jest jakiś... Nie mam pojęcia. Na pewno jakieś latino rytmy znowu... Pesos to chyba Kolumbia. No, albo Pesos. Kolumbijskie Pesos. No, a to Meksyka, to jest chyba Pesos, nie? Meksyku, czy w Argentynie to było Pesos? Gdzieś tam jeszcze Pesos było. Kolumbijskie, Kolumbia. Słuchajcie, waluta. Kolumbijskie Pesos, killera. Trzeba sprawdzić, gdzie to wszystko jest. Tak jak mówiłem, tylko na szybciutko, najczęściej słuchani artyści na świecie. Za momencik przejdziemy sobie do kolejnej grafiki. I tutaj, uwaga, będzie interesująco i będzie ciekawie, panowie, bo mamy najczęściej słuchane zespoły na świecie. Najczęściej słuchane zespoły na świecie. O tym sobie pogadamy i tą grafikę także wam załączymy na YouTubie. Można sobie zerknąć. Mamy, proszę bardzo, BTS, Coldplay, Imagine Dragons, Fuerza Regida, Arctic Monkey, Grupo Frontera, Maroon 5, Linkin Park, One Direction i Queen. Jakieś zaskoczenia? Co was tu w ogóle ciekawi, że jakaś pozycja się pojawiła? Numer 4 Numer 4, Fuerza Regida. Powiem szczerze, przed tym live'em akurat tej formacji słuchałem. I faktycznie, tam grają bongosy, okulele, typowe takie, jakbyście jechali, kurczę, na takie wakacje do Urugwaju czy do Chile. Tam wychodzicie sobie na główną drogę i tam, wiecie, wszyscy sobie jadą z tematem. Arctic Monkeys i Grupo Frontera. Chociaż Arctic Monkeys to mi się kojarzy z takim openerem właśnie, coś takiego, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście mówię dobrze. Jaki zespół, Łukasz, u ciebie, zespół, który taki serduszko u ciebie zajmuje? No to Coldplay, no. Jest Coldplay, jest BTS, to ta koreańska tak współpraca, Imagine Dragons, no kilka numerów, Sharks, Waves. To są Queen troszkę zaskakuje, ja jestem zaskoczony, że... Czekałem, że ktoś to powie, Queen, dlatego że ostatnie trzy propozycje, pojawia. 8, 9 i 10, to są zespoły, które już nie grają, które zakończyły swoją karierę. No, bo Linkin Park to chyba rok 2015 albo 2017, gdzie zakończyli... Tak, po śmierci Chestera Benningtona, tak. One Direction tak samo, bo to Harry Styles już teraz oczywiście... Wszyscy każdy stalowy projekt. No, jedynie Queen, oni grają, tylko że z Adamem Lambertem? Z Extravaganzą, tak, z Adamem Lambertem i jeszcze z... Z tym drugim panem, który rzeczywiście potrafi naśladować głos Freddiego Mercury'ego i jeden pokazuje, że mimo parcie tylu lat, tylu muzycznych nowości, czy nawet odniesień do przebojów sprzed lat, oni cały czas są słuchani i znaleźli się także jako zestawienie w serwisie streamingowym Spotify jako najczęściej słuchane zespoły na świecie. Jest Linkin Park, One Direction i Queen, którzy domykają tą top 10, ale są. Maroon 5, ale to też chyba cały czas idą na tych przebojach, które mają do tej pory. Bo wydaje roku... mi się, że tak, bo nie wypuścili nic takiego ciekawego z tego, co roku... żadnych jakichś remiksów nie grałem. Chyba nie, właśnie. Nie. Maroon 5 chyba gdzieś sobie zostali i podobnie jak pozostałe zespoły bazują na tych przebojach, które oni już mają. Panowie, podsumowanie roku 2023 w muzyce, no i nie może zabraknąć tematów związanych z obrazem, o dziwo, ale jest temat najpopularniejszych teledysków w Polsce, które mają najwięcej odsłon, mówiąc najkrócej, zobaczmy je sobie. Mamy pięknie młodzi, Adam Narożny to jest imię? Dawid Narożny, Dawid. Tak jest. Smolasty doda Skolim, męski granie orkiestra znowu Skolim, czyli patrząc na pozycję 1-3-5 mamy kolorowo w klimatach disco latino. Ale co musimy potwierdzić, to, że teledyski ogólnie poszły na łeb, na szyję. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk z tamtego roku, ile miał wyświetleń?
Ten topowy, numer jeden. Z Kolima. No, ile byś stawiał, ile tam miał wtedy? 120 milionów? No 100 coś chyba. Koło setki. No, koło setki już. 108 milionów. Mm-hmm. Następny miał tam, nie wiem, 90 ileś, potem był 80, mm-hmm. 70, a tutaj proszę bardzo, tam chyba wtedy na piątce był ktoś, kto miał 50, tak. A tutaj proszę bardzo, 58 milionów. I tylko mniej tak naprawdę. Ja myślę, że to dlatego, że coraz więcej ludzi też korzysta, wiesz, z takich serwisów streamingowych jak Spotify, Tidal i tak dalej i w ten nie sposób częściej ściągają. Ale też nawet sam YouTube prowadzi YouTube Music, gdzie już nie masz teledysku, tylko typowo leci już po odświeżanie i mniej, faktycznie. Trzeba pod to podciągnąć, bo same teledyski, nie można powiedzieć, że one są chyba jakoś źle robione, fatalnie, bo na przykład taka Margaret czy Męskie Granie, no zrobiły dobre teledyski. Widać, że tam jest pieniądz i tam ktoś to robił, kto się na tym zna, więc na pewno nie jest to przyczyną, że ludzie nie chcą teledysku oglądać, ale jednak, no to jest połowa z tego, co była rok temu, jeżeli chodzi o wyniki, więc może to jakiś trend, może w przyszłym roku już tylko po 20 milionów i znowu będziemy się zastanawiali, z czego to może wynikać. Mówicie, że serwisy streamingowe przejmują cały czas pałeczkę, że sam YouTube wprowadził ten music, coś jeszcze może powodować, że ludzie wydaje nie mi się, obrazu? Że też rolki dużo odcięły tych wyświetleń na YouTubie, bo w rolkach można wszystko zobaczyć w kilka sekund, nie trzeba trzech minut poświęcać, tylko przewinąć, zobaczyć mniej więcej, co, o co w teledysku chodzi. Jasne, wydaje że mi się, tak. Że kurczę, też to TikTok to jest źródło w ogóle muzy trendów, wiralów i tak dalej, i tak dalej. Najpopularniejsze teledyski w Polsce. One także znalazły się na naszym zestawieniu podsumowania 2023 roku w muzyce. Tutaj jako źródło oczywiście YouTube, ona działa na mnie jak wódka i bletki. To było to, nie? Dobrze, tak, dobrze to tam tak. Sobie intonuję mniej więcej. Z Kolim dwa razy, Męskie Granie i Smolasty dodam. Oczywiście, że tak. Barwny, piękny teledysk, gdzie Smolasty niesie ją na rękach, prawda? Panią Dodę i to się po prostu mówiąc kolokwialnie sprzedało. Za momencik, panowie, kolejny bardzo temat, który grzeje, ale jest odrobinę smutny. Musimy o nim powiedzieć, bo jest masa, słuchajcie, wydarzeń, które w tym roku miały się odbyć, a do których ostatecznie nie doszło. Tutaj nawet jak teraz bym zapytał naszego kochanego YouTube'a, te osoby, które nas oglądają, czy TikToka, to każdy z pewnością mógłby wskazać swoją propozycję. Zerknijcie, panowie, na te propozycje, które mamy. I tutaj odwołana impreza, która was najbardziej boli, bardzo proszę. Myślę, że chyba wszyscy będziemy zgodni, że chyba jedyneczka. Że najbliżej chyba mamy do tego festiwalu, to jedynka festiwal. Impreza Fest. Tak, w Chorzowie miała się odbyć, ale się niestety nie odbyła. Być. Panowie, no już teraz są oczywiście pytania, czy festiwal to jest impreza, która powróci? Waszym zdaniem jest szansa, żeby to odbudować? Moim zdaniem nie. Za dużo się stało złego. Może powrócić, ale może też powrócić hejt z powrotem na to, co się, tak jak właśnie Seko tutaj mówi, wydarzyło. Ale wydaje mi się, że nie uda się już takiej liczby ludzi zachęcić po takim oszustwie i takiej wtopie. No, nie tak, ludzie, a nie jest tak, że ludzie trochę zapominają potem szybko? No bo załóżmy, były imprezy typu Sunrise albo odwoływane i potem ludzie wracali, nie? No ale wiesz, no. Za dużo się stało, organizator festiwalu. Też doszły mnie słuchy, że inne imprezy też spod ich ręki nie wyszły, dlatego wiesz, jakby to była jednorazowa akcja, to... Wszystko z falu DSTEP było. Tak, to w ogóle się ciągnie tamtego roku. Jeszcze pamiętam, miałem bilety na Swedish House Mafia, październik tamtego roku. Tak, w Krakowie chyba mieli, nie? Wtedy też odwołali i potem poszła po prostu lawina tych imprez. Festiwal podobno jest już nowy. Ale może być tak na przykładzie Openera, że kiedy to było? Może nie rok temu, dwa lata temu, gdzie rzeczywiście była nagonka na Openera, że odwołali. Pomimo tego, że tam ludzie się gdzieś tam spieleli, że ta pogoda była taka, nie taka. Ci ludzie zostali, a kwestie organizacyjne były jakieś tam takie, siakie, owakie. No i ludzie rzeczywiście zrobili nagonkę. A potem koniec końców powrócili, nie? Ja myślę, że z festem inaczej. Ja bym, bo podobno jest już nowy udziałowiec, który tam gdzieś pieniążki już stara się oddawać jak najszybciej. Jest nowy, no i teraz jedyna nadzieja, żeby to odbudować, no to nie ma co ukrywać, ale znowu spisać kolejną edycję od strony organizatorów jako na straty finansowe i po prostu Tiesto, David Guetta przyjeżdżają. No na Openerze. Fajnie by było. I szczerze to jest jedyna opcja, że mają pełno. I bilety pełno, po 20 i złotych. I nikt nie pamięta, że wiesz, że wtedy by była taka sytuacja. No bo mówmy się, o to by... No na Openerze weszli na grubo, jeżeli chodzi o online, na początku już o headlinerów, także myślę, że już zostanie im to wybaczone. Dua Lipa, Doja Cat między innymi.
No raczej... tak, ale Fest będzie musiał budować markę od nowa. Czy no, też Foo Fighters, temat, moim czy zdaniem. Też Foo Fighters. Bo poszło, bo poszło. Bo po... Tylko pamiętajmy jeszcze, że Fest Festival będzie budował swoją markę, to o tym było głośno. Mm-hmm. Niemniej tam tych osób poszkodowanych oczywiście były, jasne, ale wiecie, tych biletów tam było sprzedane ile? 3000 tych biletów? To nie było, wiecie, 28 tysięcy, 115 mało tysięcy było biletów, mm-hmm, więc to dotyczyło tak naprawdę, wiesz, dużo osób. No ale skąd to się wzięło, typowo, pytanie, nie? Że? No, że tak mało biletów. No właśnie, panowie, to jest temat, czy my... No bo line-up chcemy... był naprawdę solidny. Dla mnie było okej, okay, ale w ogóle co roku jest okej. Okay. Ja tam dużo ludzi zawsze to tak gdzieś tam hejtuje i mówi, że ja to nie jest do końca. Że w czasach lockdownu tych więcej biletów, bo jeżeli bardzo było dużo ludzi chętnych na tego festa. No chyba tak jest to... A teraz niby 3000 wtedy, kiedy biletów, ludzie więc... nie mogą, to są właśnie do wywodzenia. Ale mówicie, z czego to wynika, że właśnie tak mało biletów... Kupujemy te bilety wcześniej, lubimy kupować później, na sam koniec. Brian, jak ty bilety, załóżmy, masz jakiś koncert, na który chcesz iść, kupujesz od razu dzisiaj, czy dopiero, nie wiem, na tydzień przed imprezą? Jak to wydaje, inaczej, jeżeli wiadomo, jest artysta, który jest rozchwytywany, coś na zasadzie Sanach, czy też Dawida Podsiadłą, to wiadomo, że te bilety już trzeba kupować z wyprzedzeniem, no bo potem ludzie się rzucą i ewentualnie mogą sprzedawać, jeżeli się nie pojawią na tym koncercie, sprzedawać za troszeczkę wyższą cenę. Więc tu jak najbardziej bym kupował przed. A może ludzie już mają tak, że... Ale wiesz, nie chcą kupować wcześniej, bo mają potem nauczkę, znowu wiedzą, że znowu odwołają. Tak, znowu dlatego, z tym hajsem będzie dobra czekać. Ty mówię, no ewentualnie no, kwestia poczekania do końca roku, kiedy się ten koncert pojawi, no i kupić po tej wyższej cenie. No. Oprócz tych imprez, które tutaj mamy, I Am Hardstyle, odwołane, duża impreza, co prawda nie do końca mnie nie dotyczy, mm-hmm, bo nie siedzę w ogóle w takich hardstyle'owych mm-hmm tematach. Do tego Trapped on Summer Bash, to typowo na plaży impreza. Don't Let Daddy Know, to w ogóle teraz impreza. W porównaniu z poprzednimi edycjami, no dramatyczny. W ogóle poprzednie edycje, jedna rzecz. Druga rzecz, w tym roku w innych miastach na świecie, Amsterdam i tak dalej, line-up wywalony. Kozak, a u nas przyjeżdża edition. Trips. Oczywiście z szacunkiem Trips, spoko. Naprawdę, wiadomo, tak, spoko. No ale... Był potem Fede Legrand i ten Alan Walker, tak, był pierwszy. Tak? I Hypaton chyba. Tak, Hypaton. Alan Walker był, tak? Tym głównym? Tak. I to był kropka, to był koniec. Później ja mam wrażenie, że jakby dali Simon M, Brian B i DJ Luko, to tak też byśmy mogli tam być na tym line-upie i tak, to mamy zapchany line-up, kurczę, 40 DJ-ów, świetnie, ale kto to jest, nie? Trochę mnie zastanawia ten Alan Walker, czy u nas jeszcze w Polsce jest na tyle popularny? Ma jakąś rzeszę swoich słuchaczy, ale czy tak jak mówisz, czy rzeczywiście jest tak popularny? Panowie, mam informację z pierwszej ręki, tak naprawdę, gdzie pojawiały się informacje, że ta impreza może nie dojść do skutku w Gliwicach. Był wysyłany, wyobraźcie sobie, na kilka dni przed samą imprezą mail oficjalny do organizatorów, chyba tak zdradzę, z informacją, czy gdzieś przewidują... Czy ta impreza faktycznie dojdzie do skutku, bo już pojawiają się pierwsze symptomy, że imprezy może nie być. Była odpowiedź ze strony organizatorów działu marketingu i sprzedaży biletów, że wszystko jest pod kontrolą, nie ma możliwości, żeby impreza mogła być zagrożona i 3 dni później imprezy nie ma. Także powiem ci szczerze, oni chyba też do końca czekają. Z czego to wynika, że oni nie widzą po sprzedaży, że to już nie idzie i po prostu na miesiąc wcześniej... No w ogóle nawet nie zastanawiałbym się nad sprzedażą, no tylko właśnie nad samym line-upem. No, czy oni twierdzą, że takimi gwiazdami zapełnią sobie halę? No, bo ktoś, kto się tym zajmuje, powinien rynek zbadać, wiedzieć, czego ludzie słuchają. No nam też łatwiej na pewno jako DJ-om się wybrać na taką imprezę, bo my jednak umówmy się, no trochę więcej kojarzymy tych gwiazd, tych DJ-ów, bo umówmy się, my wiemy, kto jest Fede Legrand, ale załóżmy, moja koleżanka już nie wie, bo po co ma wiedzieć, kto to jest Fede Legrand, jak to nie jest w ogóle osoba mainstreamowa. No dokładnie, właśnie. Dla nas wiemy, że to muza, wiesz, super, tak, fajnie buja. Klasyczek. I pięknie to gra, nie? Ale dla kogoś to jest osoba, no że... Wiecie, że do czego to ma uderzać. Ale tak odnośnie jeszcze odwoływania festiwali, no to z Festem też było chyba tak samo, nie? Jakoś tam, nie wiem, 3 albo 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Ja pamiętam u was na storce, jakby na storce. Przecież ja mam robiliśmy relacje z radia. A, na żywo, który jechaliśmy. Tak, dzwoniliśmy. Toalety zbierali, scenę składali. Piwko, te rollbary tak zawijali. No, powiem ci szczerze, myśmy się wtedy dowiedzieli samego rana. Nie chcieliśmy od razu grzać atmosfery, no bo wiecie, po co robić coś, co plotki może... chodziły, no, ale... Tak. Tym bardziej, ale już informacje na grupach pracowniczych na Facebooku już były wcześniej, że odwołują, żeby się nie nastawiać w ogóle. No my się dowiedzieliśmy od ekipy ochroniarskiej w sumie, że tam się pakują. Że tam się pakują. Bo my tam była scena, pytamy się, czy możemy tam sobie wejść, oni tylko nie pilnują. Jedno jest pewne, jedyni ludzie, którzy byli zadowoleni z tego, że został odwołany ten festiwal, to byli ludzie chyba z Tysiąclecia,
bo oni tak strasznie narzekali, dzwonili, że tragedia, że się nie da spać. Ciekawe, ilu z nich później tam napisało pod koniec wakacji, że w sumie nudy, bo dzisiaj nic nie działo. Nie? No, to tak działa, to tak sami działa. Z festem było tyle ciekawie, że pamiętam po tej akcji nawet już każdy wiedział, że to była na impreza. Myśmy tam swoje zrobili tego live'a i tak dalej, ale ogólnie światowo, czy u nas w Polsce zrobiło się o tym głośno i pewne to było, że nie ma festiwalu, to jeszcze pamiętam, że od pana Steve'ego Angelo cały czas była reklama, że widzimy się za dwa dni. I sponsorowana. To bujało jeszcze spokojnie z tydzień, że on się bawi tam, nie? I każdy mu tam, jak to było, kolego, wstań, bo się... Chyba nawet Sophie Tucker, ten duet, też wysyłał jakąś storkę, że oni lecą. Są samolotu. Samolotu, że to oni są już w stronę Polski. No. Będą lądować, nie? No i fajnie. Ale można się świetnie bawić, nie patrząc na to, czy się wszystko zgadza, czy też nie. Festiwal, I Am Hardstyle, Don't Let Daddy Know. No i właśnie impreza, która miała być dzisiaj, panowie. Jason Derulo! A co się stało? Dzisiaj miał być Kraków. Chciało mu się przyjechać, słuchaj. Chory jest. Gardełko. Taka sytuacja. Jason Derulo zaskoczyła. Prawdopodobnie, wiecie co, no znowu te bilety, no kurczę. Oczywiście trzeba za tą gwiazdę zapłacić, bo nie wiecie, jak on grał u nas, ile tam Sylwestra w tamtym roku, tak? To wziął ile za 15 minut, ile tam, nawet nie chce mi się o tym mówić, bo trochę przykro. Trzeba by Jacusia zapytać chyba. Tak, Jacula. Natomiast Jason Derulo miał dzisiaj wystąpić w Krakowie. Nie ma go, czyli on dołącza do tych gwiazd, które miały być, jak Justin Bieber, Sam Smith, Celine Dion. To są wszystkie imprezy, które zostały odwołane w formie koncertów. Miały być i panowie, niestety. Ktoś się wybierał na jakichś tych koncertów? Jakąś Celine, jakiś Justin Bieber i tak dalej? Nie. Okej. Okay. A kto waszym zdaniem na przykład na koncert? Bo Celine Dion myślę, że pokolenie ciut może starszy, ale myślę, że wiem, kto to jest, kto by poszedł na koncert Celine Dion. Może sam bym się wybrał, ale kto by poszedł na Justina Biebera, myślicie? Bo to te pokolenie teraz, no jakie pokolenie? No nie 16-latków, bo już nie. Myśmy, jak wychodzili z tego lat 18 i tak dalej, to u nas wtedy było takie, albo tam 16 nasze, to Justin z grzywką, to wtedy był taki. Tak, teraz Justin Bieber to co, myśli, u nas grzeje? To jest osoba, która grzeje? Pewno... Wydaje mi się, że z takiego trochę obciachu stał się trochę już takim klasyczkiem. Jednak, na takiej zasadzie. Kwestia performance'u też zapewne, jak tam robi show na koncertach. Też czasem gdzieś próbuje jakiś jego numer włożyć w seta, to widzę, że reakcja ludzi jest taka trochę nostalgiczna, są zadowoleni. Nie myślałem tam właśnie o tym, żeby na Justina, nie wiem, czy bym w sumie pojechał, powiem, że nie wiem, czy bym się wybrał na ten koncert. Może performance ma dobry na koncertach, może tam się dużo dzieje na scenie. Ty bardziej jeszcze zobaczył pewnie cenę za bilecik. Justin Bieber. Chociaż powiem ci, z tytułami piosenek też nie miałbym chyba najłatwiej. Z takich nowszych to pamiętam Hold On, co ma, ale to nie ma już w ogóle. Hold to on. Nie jest. A to jest najnowsze? Chyba nie. Chyba nie, coś tam jeszcze jest. Ciężko, od Justin nie byłoby. Z tym też jednym panem, ale już nie pamiętam, jak on ta propozycja się nazywa. No, także opuszczają nas gwiazdy. Pytanie, czy to samo dzieje się również za granicą, tak? Podsumowując, odwołane imprezy w Polsce 2023, Festiwal I Am Hardstyle, Trumpet on Summer Bash, Don't Let Daddy Know i Jason Derulo. Don't Let Daddy Know oczywiście już zapowiedziało, że oczywiście ten rok będzie najlepsza impreza. Najlepsza impreza. Zobaczymy, co mamy za słowo. Widzimy się za rok. Mamy tego nadzieję. Czekamy. Widzimy się za rok, proszę ale państwa. I to widzimy jest... się na scenie, tak? Ja tam będę w tym line-upie, panowie. Chodź, dopiszemy się, wyżak. I będzie temat, świetnie załatwiony. Kolejny temat, który trzeba, już przychodzą tematy bardziej optymistyczne. Może nie, że to na pewno jest pewne, ale optymistyczne. Czyli skoro imprezy się nie odwołały w tym roku, to liczymy, że w przyszłym roku 2024 trochę ich będzie i one przede wszystkim dojdą do skutku. Mamy także listę takich imprez, które mogą robić fajne, pozytywne zamieszanie. Sunrise Festival. Mamy także pierwszych headlinerów ogłoszonych. Mm-hmm. Open Air Festival, Orange Warsaw Festival i Snowfest Festival. To jest w sumie ciekawa impreza. Ale zacznę od początku. Panowie, Sunrise Festival. Topka. To się uda. Panowie, to się uda. Ja daję sobie... Co, rękę się docięć, czy może jednak... Uda się, no jasne, że się uda. 20. edycja, już teraz jest pomysł na tą imprezę, już jest w ogóle charakter imprezy w tej wersji... No patrząc po line-upie pierwszym, tak, o headlinerze no, tej Boris imprezy, już no to pozamiatał. Już... Ale on będzie pierwszy raz w Polsce, tak? Dobrze, ale będzie jako jedyny na festiwalu w przyszłym roku. A był kiedy ostatnio Boris Brecha w Polsce? To był teraz niedawno. Niedawno. Teraz niedawno. Ale to była Polska na 100%? Tak, Polska w Gliwicach. W Gliwicach był nawet, no.
Okay. Gliwice chyba w Łodzi też to grało. To mi mknęło, bo ja myślałem, że on był w Czechach i wszyscy właśnie... Nie, też był. W Polsce to on był chyba 3 razy w tamtym roku albo 2. Kurczę, to musimy sprawdzić, bo ja pamiętam, że właśnie dużo o tym gadało ludzi, że jedziemy na Borisa, ale się okazało, że wszyscy do Czech właśnie jechali. Że to nie, było. W listopadzie był w Gdańsku. Okej, czyli właśnie, dobra, czyli był. Słuchajcie, Sunrise Festival to jest impreza, która myślę zrobi robotę w tym roku. To, ja już bilety kupiłem. Jak to nie wyjdzie, to ja nie wierzę. To, już ma, ja już mam bilety. Dobra, to Brian, to co my na akredytacji lecimy, tak? No jasne. Jak najbardziej. Live z tamtego miejsca. Z dobrymi gwiazdami. Mogę być waszym operatorem. No jakiś kierowca by się przydał, nie? No, dogadamy się. Mamy Boris Brejcha, Open Air Festival Gdynia 3-7 lipca. Dua Lipa, słuchajcie, ona jest w sumie ogłoszona, dlatego że rok temu miała wystąpić, ale pogoda. Była Dua Lipa, żeby nie było samej dlatego jest znowu i w tym roku ma wystąpić, trzymają wszyscy za to kciuki. Mm-hmm. Orange Warsaw Festival, jeszcze tam data nie jest do końca znana, z takim małym znakiem zapytania trzeba by to potraktować. 7-8 czerwca i jest pan Sivan. No i Snow Fest Festival. Fest Festival. Już Snow się źle kojarzy. Już się źle kojarzy. Słuchajcie, mówiąc krótko, tam nie ma nawet co pytać, czy to jest powiązane ze sobą, te imprezy. Fest Festival, a Snow Fest Festival. Organizatorzy oczywiście w komentarzach, bo można sobie poczytać, po prostu ogłaszali swój line-up, swoje atrakcje. Można sobie wejść na fanpage'a i ludzie spoko, ale do dzisiaj nie dostają na przykład zwrotu za festa. Po czym organizatorzy po prostu mówią, że to nie oni, nie? Że to totalnie nie oni. Z kolei no możecie sobie zobaczyć też grafiki oficjalne Snowfest Festival, jak się przedstawiają i Fest Festivala. No. Jakie jest w ogóle niepodobieństwo. W ogóle to nie jest... To nie oni. To nie moja ręka. Mniej więcej to wygląda tak, jakby te memy, że popraw zadanie z maty, żeby babka się nie skapła. To mniej więcej w tym temacie, ale okej, skoro to są zupełnie... Zbieżność nazwy to w ogóle. Tam Royxo będzie na Snowfestie 2 marca, czyli w sumie najbliższa impreza taka plenerowa, która będzie grana pod namiotami, ogrzewane namioty, także w Szczyrku, do Szczyrku organizatorzy zapraszają na grube balety ponoć. Takie będą. Panowie, przejdziemy sobie teraz do punktu kulminacyjnego, ale zanim on, to jeszcze mamy wspominkę dla tych, którzy nas oglądają. Halo TikTok, halo YouTube, bo mamy dla was fajną gierkę do zgarnięcia, mianowicie imprezowa gierka na naszych Instagramach, Hitster, czyli coś, co będzie można poogarniać i wykazać się wiedzą z tymi, którzy będą z wami grali. Hity, przeboje, umieszczanie ich na listach, na osiach czasu tak naprawdę, to jest specjalnie dla was na naszych Instagramach. Wskakujcie u Briana, u Pola, u Łukasza, tak u mnie jako musiali.simon, Polseko, to jest i Polseko. Tam jest jakaś na Instagramie? Na Instagramie? DJ Polseko. Najważniejszy człowiek. U mnie Brian B. Music. Brian B. Music, to najczęściej do napisania. I Łukasz, jesteś DJ Łukasz Kościelniak. Tak, tam po prostu. Tam wpadamy i tam o tą gierkę można się pobić, można się zabawić. No to panowie, to co? Przechodzimy do punktu kulminacyjnego. Robimy to. Zaraz odpalimy wam grafikę. Już za chwilę. Która się zowie hit roku 2023. Każdy z nas była prośba, żeby wskazał taką top trójkę swoich numerów. No i za momencik sprawdzimy, kto był zgodny, czy może wszyscy daliśmy to samo, czy może przywijają się te same numery, czy może jednak, mimo że w muzie siedzimy gdzieś tam podobny target imprezowy, to mamy zupełnie inne patrzenie na świat muzyki. No to sprawdzamy. Ja to ładnie wam, panowie, też przeczytam, żebyście wiedzieli. A grafika z hitami roku każdy top trójkę pokazał. I wygląda i prezentuje ona się następująco. Polseko, numer 1, The Colors, Italo Disco, numer 2, Miley Cyrus, Flowers, numer 3, Purple Disco Machine razem z Kungsem. I Substitution, jest, czyli topka. To ja może od razu, bo z Polem mnie chyba najwięcej łączy, bo u mnie jest Purple Disco Machine, Substitution, The Colors, Italo Disco, ale zamiast Miley mam tutaj Peggy Goo, It's Go Like na. Także tak to sobie wykręciliśmy, tak to zrobiliśmy, czyli mamy dwa takie same, panie Polseko. Serca, dwa serduszka małe. Jak się znacie muzycznie. Ale uwaga, łączy coś również pana Briana i pana Łukasza o tym właśnie w tym momencie, bo proszę bardzo, u Briana mamy Alex Gaudino, Don't Talk To Me, Dua Lipa, Dance The Night, Joel Corey, Hey DJ, natomiast u Łukasza mamy Two Color, Safir Duo, Cynical, Purple Disco Machine, Kung. O, właśnie, też masz. Proszę bardzo. Ja tylko tak odbiegam z tego, co widzę. Dua Lipa, Dance The Night, czyli właśnie z Brianem macie Dua Lipę. Dobry numer. Słuchajcie, była to piątka, to mnie w top piątce tak samo. Myślę, że się znajduje, więc dałoby mi tak samo. No ale że top 3, to musiałem z czegoś zrezygnować. Natomiast widzę, że... Brian, dlaczego nie Purple Disco Machine? Brakło miejsca, czy po prostu akurat tobie nie siadło?
Nie no, siadło, ale brakło miejsca. Ostatnimi czasy właśnie Alex Gaudino też troszeczkę podbił moje serce tym coverem I Like to Move It, Move It. Oczywiście, tak. To było świetne, to było świetne. No i również Joel Corey, Hey DJ. Też jak usłyszałem to pierwszy raz, to stwierdziłem, no kurczę, musi to się znaleźć. No u mnie te The Colors, liście. Italo Disco, no chyba, no nie, no to zrobili dobrze. A Dua Lipa to z sentymentów akurat uwielbiam. To był taki oddech chyba, takiego popu, wiecie, granego oddech na jedno i tempo. Też coś innego w innym języku. Wydaje mi się, że to też trochę zaważyło na tym, no bo wszystko jednak jest po angielsku, a tu proszę pyk. W klubach rozumiem, buja normalnie. Tak, świetnie. Zdecydowanie. W ogóle remix, który też mamy okazję, nie wiem akurat do jakich wykorzystać, a ale który gracie? Od Fabio DJ. Nie wiem, czy macie, czy nie macie. To ja gram Christiana Marciego. Okej, okay. A to tak. Czyli TikTokowe takie już trochę można powiedzieć. Także grają, ale podobno, słuchajcie, jeżeli mamy to wszyscy, oprócz Briana, ale mamy to my jako Purple Disco Machine, Kung Substitution, nie, no to jest, ale to jest hit numer jeden, słuchajcie, numer jeden, po prostu. Ja tu zedytuję ten post Polseko, byś miał to na jedynce, krótka piłka. Nie ma sprawy. Taki duet był. Chciałem dodać, że właśnie to jest chyba jeden z niewielu numerów, który ma coś zapożyczonego, który mi tak mega siadł i mnie nie drażni. Tak, bo nie wiem, wiecie, tak, kto wie, wiesz, ja zapożyczony z czego tam jest, tam jak Big in Japan, tak? Alpha Phil, nie? To jest tak naprawdę. Ale zrobili to w sposób nie taki pruderyjny, że ofen, leci ta pętla, tylko tam jest przede wszystkim to zwolnione troszkę. I szczerze, nawet ja robiąc materiał na TikToka odnośnie podobieństwa, no, słuchajcie, dostałem nawet hejt, że co ja mówię, to w ogóle jest zupełnie co innego, ale umówmy się, no, teoria mówi wprost, że Purple Disco Machine Kungs, no trzeba sobie bawiny sprawić na pamiątkę, podpiszemy się tam razem wspólnie, panowie, będzie wisiało na ścianach. Taki duet był potrzebny. Dodatkowo myślę, Łukasz akurat Two Colors, Safri Duo, Cynical, no myślę, że tak, że dobry numer. Gdzieś te bębenki znowu zagrały, lody Algida się pojawiły nad głowami i znowu powiem szczerze, szacun dla tych producentów, że potrafią wyciągnąć po prostu tak, podrasować fajny numer, no tak, gdzie on tę klasykę ma, ale brzmi po prostu nowocześnie, nie? Bo w radiu już nie można chyba zagrać, wiecie, normalnego Safri Duo i to się nazywa... Jak to Play się... It Alive. Oczywiście. Ciężko byłoby to zagrać, ale Two Colors robi znowu numer, a oni wcześniej mieli w podobnym tonie Heavy Metal Love. Heavy Metal Love. Też było od nich, więc akurat tu podobieństwo jest spore. Ta bazowa wersja chyba niezbyt wiele. I Loveful troszkę. Też no przecież, że tak. A, oni sobie zrobili. Loveful to też cover, nie? Tak, też cover, dokładnie. Zdecydowanie. Na liście jeszcze, oczywiście Flowers była Peggy Gou, It Goes Like Na, ale tu wam powiem, panowie, takiego jak ja mam remiksu, to nie macie. Buja, ty słuchałeś tego u mnie? Nie, słuchałeś tego u mnie. A w jakim chyba tempie? Nie, chyba nie. W jakim tempie? Oj, 134 chyba BPM, no, czyli leci, buja. Panowie, nie macie. Ale nie macie. To może będziemy mieli po audycji. Ja zobaczymy. Wam to podrzucę, czy macie. Obiecaj przy kamerach. Obiecam, ja wam powiem, jak on się nazywa. Słuchajcie, Peggy Gou, It's Go Like Na. I to jest, jeżeli macie, bo to musicie wiedzieć, od pana... Paul Cyrel, nie wiem, czy macie, czy nie. Myślałem, że Polseko. No nie. Też właśnie tak słucham. Paul nie Cyrel. Kojarzę, żebym to... Ale panowie, zaraz pojedziemy do mego autka, gdzie jest, słuchajcie, jak to się mówi, audio car, ładnie to słuchajcie, zagracie i wam to podeślę. Musicie to po prostu mieć. A co więcej, też się przyznam, musiałem za to trochę zapłacić. Faktycznie, nie było tak, to jest typowo wszystko zrobione na amerykańskiej stronie, gdzie... W ogóle oni tam w zachodniej części faktycznie szanują tą swoją robotę i... Robią tylko tak, że trzeba to... Jest taka platforma, tylko zapamiętam, jak ona się nazywa. Dość znana, nie Bitport? Właśnie nie Bitport. Inaczej na nią trafiły. Tylko on tam miał po prostu swoje i zauważyłem, że tam ma dużo, wydaje swoich artystów, swoje numery. I jest prosty blik, po prostu robisz i masz dostęp do pobrania. I nie jest to rozumiane nigdzie indziej, na żadnych stronach, nawet tych DJ-skich pokroju For Clubbers i tak dalej. Od Bitporta po nasze polskie, nie wiem, DJ Promotion, DJ Promo, czy jakieś tam od Briana nutka EUCP3. I to jest no i to jest... Powiedzisz, w ogóle kupowałem ten numer z taką radością, że kurde, ziomku, daję ci ten numer, bo zrobiłeś coś, wiesz. Że zgadza się. Stary, kasuj na ten hajs, bo trzeba, że tak powiem, jak za takie numery to... Ale ogólnie tam tak naprawdę nie ma nic odkrywczego w tym remiksie. To tak może teraz, nie że zjeżdżam z tematu, ale sama ścieżka jest praktycznie taka sama. Non-stop, nic się tam nie zmienia. Tylko jest po prostu basik dodany. Naprawdę tłuściutki basik, który aż chce się, wiesz, jak cały czas. No, ty chyba grałeś na Hello Party w Andrzejkowym. Tak, w ogóle na Andrzejkowym, a zagramy to z Brianem na Sylwestra, bo będziemy... No, w ogóle, jakie macie plany na Sylwestra, panie Łukaszu? Gdzie? No my gramy w Żarkach. Jest grane... Tak, taka imprezka. To jest ta pani
Żarko, pani Żarko. Ta prowokacja YouTube'owa. Pamiętacie Żarko, pani Żarko? Nie pamiętacie? Coś mi się kojarzy. No to była taka pani, którą Kardę hejtował, bo ona tam mówiła i o religii, o wychowaniu. A potem to już prowokacja, to była, że ona jest taka miła, ta pani. Że ona aktorsko grała w tym YouTube'u wtedy. A to widzisz, a to są Żarki, Serce Jury Krakowsko-Częstochowskiej, także. Ale to impreza zamknięta, rozumiem? Tak, biletowana, ale można przyjść, czy to jest. Jeszcze mamy ostatnie miejsca. Okej, czyli można. Dobra. U ciebie, Pol, jak plany? Ja tradycyjnie Klub Pomarańcza Katowice, Sala Kubana. Jest grubo, jest Sylwester. Klubowe Sylwestry? Jest tłoczno, jest. W ogóle macie to formę? Jest tłoczno. A jest tam jakieś menu na takich imprezach? Jest. I bufet się na takiej zasadzie? Jest tam, dokładnie nie pamiętam teraz, ale jest na pewno jakiś poczęstunek. Okej. Szczerze osobiście, ja chyba po tylu latach pracy w klubie bym się do klubu na Sylwestra nie udał, ale naprawdę na takich imprezach jest super klimat. Formy roboty na pewno. Zupełnie inna impreza niż impreza w tygodniu. Okej. No, panowie powiedzieli swoje plany, a teraz powiemy, gdzie jest najlepszy Sylwester, prawda? Oczywiście, nie zgadnę. Tak. Nie, panowie my będziemy w Radiu Piekary. Tak, dlatego, że robimy sylwestrową radiodomówkę. Słuchajcie, najnowsze badania wirtualnej Polski, o tym będę także pisał za niedługo, takiego posta fajnego zrobię. Ankieta oficjalna, 65% osób domówka, ogólnie w domu, niekoniecznie, że domówkę robi imprezową, ale że spędza czas w domu, po prostu gdzieś tam nawet w czwórkę, piątkę, szóstkę, plus domówki, łącznie 65%, bo tam jest 50% domówka i 15% że robię imprezową domówkę. Idąc tym trybem, tak naprawdę robimy z Brianem sylwestrową radiodomówkę na antenie Radia Piekary. Mamy także, słuchajcie, mamy nawet naszą trasę koncertową, słuchajcie. Jeździmy po miastach na Śląsku. Robimy fajne foty. Wczoraj się pojawiło jedno zdjęcie, dzisiaj dodajemy drugie. W każdym z miast na Śląsku jesteśmy. Mamy foto. Widziałem, że na Zagłębie też byliście, w Sosnowcu. Tak, byliśmy. Tam też nas słuchają. A jak tam z paszportami? To już nie szło dojechać. Tylko, że na zdjęciu było akurat a propos Sosnowca, tak, o której odbiegamy tematu, akredytację mieliśmy, wiesz? Ale wam powiem szczerze, że na zdjęciach był taki duży napis I love Sosnowiec, nie? Tak. I my mówimy, jedziemy tam sobie zrobić pod to zdjęcie, podjeżdżamy, to jest jak pod kostki, jak tak jesteś. Ty po prostu ktoś znowu zrobisz, jak telefon tak typowo na ziemię. To mogliście się położyć, ja fajnie, mówię, bo tak wiem, że, na wakacjach. A na zdjęciach wyjeżdżam, mówi, to jest jak dom, to jak budynek, nie? No. I jedziemy, nie? Taki kart ktoś zrobił, że pokombinował, to akurat nasz Krzysiu pewnie z naszego wozu transmisyjnego wie, o co chodzi. Jak robi takie zdjęcia, żeby coś było ogromne. Potężne, a w rzeczywistości takie nie jest. Także panowie, cieszę się, że mamy jako DJ-e wciąż roboty na Sylwestra. To mnie bardzo cieszy. I w sumie każdy co innego. Impreza zamknięta, klub, radio. Od potem której można się was słuchać? To panowie, może jeszcze przed imprezką mi się uda. Otóż to my od 18 bujamy. Od 18 jesteśmy. Także ja wam do klubu. Aj. A już będziesz? Czy? Nie, no do klubu myślę na 21 standardowo. No ja jadąc standardowo. Pozdrowienia dla Pola Seko i dla podkładka pod imprezę będzie fajna. No, oczywiście. No, bo ty będziesz przed rozkładem tak, wtedy, tak. Nie? To podczas montażu. Podczas montażu będziemy pozdrawiali DJ-ów i my będziemy na antenie akurat na żywo do drugiej, czyli potem możemy na końcówkę jeszcze do pomarańczy. O, to zapraszam. Na momencie. Na jaką końcówkę? Na środek chyba imprezy. Stawiacie się co, do jakiejś czwartej? Myślę spokojnie? Można wpadać? Czy? No, wydaje mi się, że szósta to będzie. Że musimy Pola Seko zapytać, bo to nie będziemy mieli biletu, ani będą zamknięte już bramki, to może jakieś liście VIP u ciebie. Nie ma problemu. Na momencie. Panika krótko. No to idealnie, nie? To ja jestem za. No, nawet jakby Łukasz skończył o trzeciej z tych żarek, to tak godzinka. To... Nie, no u mnie też do szóstej. Będzie ciężko. Taki dobry DJ, że... To my tylko ten Sylwester taki krótki mamy. My tylko do drugiej, panowie, to żeruwa. Nie, wiecie co, myślimy, że do drugiej to jest taki dobry czas antenowy, tym bardziej, że będzie... Zgadza się. 8 godzin seta, bo gramy od 18, już naprawdę grzejemy. Tym bardziej, że pochwalimy się, u nas akurat na antenie jest naszym supportem Adam Gruca, legenda. Także Adam będzie nas supportował, nas, dzieciaków, ale Adam Gruca będzie nas supportował. Już od 14 gramy z deków do 18 i od 18 wchodzi nasz duet DJ-sko-prezenterski, gdzie do godziny drugiej jesteśmy. Szymon Musialik i Brian Burgowski. Ja, to będziemy my na antenie Radia Piekary. Yeah. Panowie, podsumowanie roku 2023 w muzyce, czyli co, reasumując, dobry rok, nie zapomnę go nigdy, czy czekamy, że 2024 to będzie ten rok. Ja w ogóle, zanim powiecie wy, to ja wam powiem, jak ja uważam, że ten rok 2024 jeszcze nie będzie dobry, czekamy na 2025, to jest taka data GTA 6, tam będzie coś innego. Czekam. Tam znowu wejdzie jakieś, moim zdaniem, coś amerykańskiego. Jeśli nie przesuną, znowu premiery, nie? Proszę, jakie zmiany zawodów w przyszłym roku, zostajemy przy tym, co robimy? Cieszy to? Polsko Pomarańcza? Ja próbuję podkupić.
cieszy. Nie, nie, ja zostaję. Ja zostaję. Może jakiś klub się inny w Katowicach jakoś, jestem, czy ma się otworzyć coś tam. Bardzo się cieszę. Wierny. No to wiesz, negocjacje potem się pojawiają, no, różne, wiesz, pewnie zaraz my odbierzemy telefony, prawda, no, panie Brej? Może tak być. No, więc to będziemy między sobą konkurować. Czego DJ-om można życzyć? No cały nowy rok 2024. Panie Brian, czego by pan sobie zalania playerów. Na nowy rok. Żeby ci od razu ktoś kupił nowy. Przyniesie setki, a powie, że miał 3000. Tak, o, tak. U ciebie po najważniejszy gadżet w formie życzeń, co by to mogło być? No ja chyba standardowo pełnych parkietów, to mnie najbardziej satysfakcjonuje. I... Po to robimy. Łukasz, u ciebie czego byś sobie życzył, żeby taki zadowolony, będzie dobrze. Będzie dobrze. Po prostu będzie dobrze. Co by się zdarzyło? Parafrazując Simona. Co by się zdarzyło? Panowie, bardzo wam dziękuję za obecność. Zanim się pożegnamy, to że przypominamy, kto tam na końcówkę trafił. Nasze Instagramy, tutaj gierka planszowa do zgarnięcia dla tych, w podziękowaniu dla tych osób, które były z nami na live'ie. Można sobie zgarnąć imprezową grę z hitami, przebojami ostatnich lat i dekad. To wszystko mamy dla was. Na Instagramie jeszcze za chwileczkę się zobaczymy. Nagramy krótką, podsumowującą relację wieńczącą i dziękującą za to, że byliście razem z nami. A byli w studiu Łukasz Kościelniak. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Polsego. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, było bardzo miło. Ściskam, całuję, Brian Burgowski. Dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia, zobaczenia za rok. Tym albo bardziej częściej. Za rok częściej, albo a my częściej. Z Brianem za tydzień. Nie, za dwa tygodnie nas jeszcze trochę. Tak, też. Już bym chciał trochę czasu, zagrać czasu i idziemy słuchać Pegigu w wersji od Pola Sirela. To wam panowie zaraz zagramy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także Krzysztofowi, który jest za naszymi kamerami, który dzisiaj ładnie nam obrabiał dźwiękiem, grafiką, dziękujemy, muzyką i światłem. Krzysiu, nasz wróż transmisyjny. Kłaniamy się tobie bardzo nisko. iBong Media odpowiedzialny za to, że mogliśmy być razem z wami podczas tego podsumowania. Miała być godzinka, zmieściliśmy się. Godzinka 20. No ale wystartowaliśmy punktualnie. Kurczę, naprawdę tak w telewizji. Co do gongu, sekunda. Dobry wieczór. Poszedł klaps i a teraz mówimy wiadomości. Do usłyszenia. Ściskamy się mocno. Wszystkiego dobrego. Poprosimy jeszcze jak wesołych taki świąt. Taki szeroki plan. Pomachamy jak familia. Wesołych świąt. Dobrego karpika. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dobranoc. Hejo. Hejo. Hej.